Raz, siemanko, słuchaj. Cześć. Bardzo miło Cię gościć tutaj u mnie na fotelu. Zrobili na pewno fajną fryzurę, zaraz o tym pogadamy, co zrobimy. Przejdziemy do pytań i potem mówimy głowę i w ogóle. No i słuchaj, pierwszą rzecz, jaką powiem od razu, nie? Jak tak Cię tam nie followowaliśmy się, ale tak się czasami wchodziłem na Instagrama Twojego, czy tam widziałem Twoją osobę, to powiem Ci, że Ty jesteś 8-9 rocznik, tak? Jeszcze bym odjął 10. Tak? 7-9 rocznik, 7-9 jestem. Tak, porąbało mi się to. I powiem Ci, że Ty cały czas jesteś hip-hopem, że jakby w Tobie jest jakby cały czas hip-hop i po prostu i mało jest takich ludzi, bo na przykład powiem Ci tak, od razu Ci powiem moją myśl całą, że ja jak słuchałem, jak byłem młody rapu, tam w szkole podstawowej, słuchałem rapu, to wszyscy koledzy mówili, że zawsze będziemy słuchali rapu, zawsze tam te szerokie spodnie będziemy chodzili, wiadomo, to jest moda, tam ewoluuje, że zawsze czy graffiti, czy breakdance, zawsze mówili, że będą to robić i teraz nie słuchają tego rapu, nie? I jakby nie uczestniczą w tym. Ja na przykład w tym siedzę cały czas, Ty tym bardziej i naprawdę miło taką postać tutaj mi na fotelu gościć. Mi też jest bardzo miło poznać nowych ludzi wiesz, wyjść też z jakiejś strefy komfortu, bo jeszcze nie udzielam wywiadu podczas strzyżenia. Chociaż tak naprawdę bez kamer zazwyczaj się to tak odbywa, że tam się rozmawia z osobą, która, nie wiem, robi strzyże cię czy coś takiego. Natomiast rzeczywiście, jak to o tym mówiłeś teraz, to z takiego czucia w chuj się tak czuję, że jestem hip-hopem. Jesteś hip-hopem. No? Tak. I też masz rację, że niewielu ludzi w Polsce jest tym hip-hopem. Aczkolwiek jest też sporo osób, nie? Szczególnie nawet już nie mówię o takich ekipach jak Deluxe, JWP, ale bardziej nawet o takich ludziach, którzy zaczynali ten hip-hop robić na poziomie, nie wiem, 84, 86, jako b-boye czy coś takiego, gdzieś tam we Włocławku, Kielcach czy gdzieś i tak dalej. Więc to też są tacy ludzie, którzy mimo wszystko, że oni już nie kontynuują swojej kariery hip-hopowej, nie wiem, tak jak ja, Eros albo ktoś tam, ale rzeczywiście ten hip-hop w nich jest, mimo to, że go nie robią jakby, nie? Więc jakby tutaj a propos tego, że się da nie robić, ale być tym hip-hopem i go czuć i tak dalej. Nie wiem, czy chłopaki ze Wzgórza, Wojtas i tak dalej, to też nie jest taki super aktywny raper. Ale Borikson na przykład? Borikson jest aktywny i on się też umiał odnaleźć marketingowo. Tak, ale w różnych, bo tam wiadomo, te tak, projekty, jakby, co miał to. W czasach no, tych takich, gdzie się zmieniała muzyka i tak dalej. Natomiast tak, jakby dobrze mi jest z tym, w ogóle już nie potrzebuję też tak naprawdę dowodów w kontekście, czy to wyświetleń, czy jakiejś popularności. W ogóle robię to totalnie dlatego, że to kocham robić i ten uznanie to jest jakiś efekt uboczny i tyle. I jakby to mnie słuchała jedna osoba albo nikt, to też bym to robił, nie? Na takiej zasadzie. Nadal robię graffiti, nadal przygotowuję kolejny album, trochę na razie jeszcze w głowie, niż tam 2-3 single są gotowe, więc pewnie wyjdzie 5. solowa płyta i Bóg wie, gdzie to się kiedyś skończy, nie? Bo kiedyś było takie przekonanie, że tam masz 40 lat, to już w ogóle weź się ogarnij, jakby po co będziesz robił hip-hop, nie? Mnie tak fajnie wyleczył, pomijając to, że sobie obserwujemy, nie wiem, NASA czy coś, który na przełomie tam 49-50 wydał 3 czy 4 płyty po prostu solowe i całkiem jakby bliskie temu, co robił kiedyś. Wcale nie był jakimiś super eksperymentami, a to fajnie brzmi i fajnie się tego słucha, czyli wiesz, 50-latka, to też mnie tak wyleczył w taki fajny sposób, albo może nawet nie wyleczył, ale jak byłem na koncercie tutaj Beyoncé i przywiozła Jaya i on tam zagrał 3-4 kawałki na stadionie i tak już też 50-latek, bo tak po nim fajnie widać, jak tak sobie po prostu w pewnym momencie rapował i poczuł ten tak stadion i to było widać, że on nadal się tym bawi, nie? I jak sobie pomyślałem wtedy, miałem około 40 wtedy i mówię, a to jeszcze mam 10 lat przynajmniej, nie? Teraz jakby po nasie i po innych mówię, o kurde, to jeszcze jest dalej, nie? I fajnie, że te chłopaki ze Stanów i ci prekursorzy pokazują, że to nie jest wcale dla młodych ludzi i to trochę tak, jak my kiedyś, wiemy, pewnie jak się rodził punk albo rock w Polsce, no czy punk to może nie, ale rock w Polsce, no to też to było tak trochę jak teraz, nie wiem, może hip-hop, nie? I też się mówiło, że nie będą grać i tak dalej, a Markowski dalej gra, wiesz, Perfect czy jakieś inne zespoły. Kazik też na przykład, nie? No tak, tak. No, więc tak naprawdę to nie ma, czas jest w ogóle pojęcie względne. Zamiast ten temat już Einstein dawno po prostu, nie? I my się tam tego czasu próbujemy trzymać i to w ogóle nam nie służy w ogóle tak naprawdę. Trzeba to, wiesz, słuchać tego, nie trzymać się czasu, tylko tego, co ci w sercu gra. No ale właśnie ty wspomniałeś o tym, że mówiłeś właśnie, że w Stanach. No to jest widoczne, super, to jest właśnie przykład, tak jest, ale w Polsce to jest mało to zauważalne, wiesz o co chodzi. Jakby, no wiesz, ludzie idą za trendami, na przykład, nie wiem, teraz
teraz jest modny jakby pewny gatunek muzyki na przykład, nie? Nie wiem, na przykład tu taki jeden do studia przychodzi chłopak na przykład i mówię, kto był pierwszy raper, to kogo słuchałeś, nie? A mówi, że Lil Pump, nie? Na przykład, nie? Wiesz, słyszał, nie? Wiesz, o co chodzi, jakby to jest to, jakby ja powiem Ci, że jakby jak siedzę w tym wszystkim, wiadomo, że ktoś jest raperem, to na przykład raperem teraz, z tych czasów, no to powinien jakby znać tą historię, jakby w tym, to co było, na przykład. Na pewno co, nie zaszkodzi. No nie, ja uważam, że jak robisz ten rap i uważasz, jak mówisz, że jestem raperem, no, to trzeba to znać. Jakby to no jest... Tak, ale co ma znać, hip-hop czy rap? Bo rap to też... Nie, no hip-hop, kulturę. Hip-hop. No ale jak ktoś robi rap, to nie znaczy, że to jest hip-hop. No. Nie, bo wiesz, hip-hop powstał w 1973 w Nowym Jorku, no, wiesz, na Bronxie, tak? Tam w sierpniu, no pożar tam był wielki. Back to School Jam, ta impreza słynna i tak dalej, gdzie wiesz, gdzie DJ Kool Herc zaczął puszczać, wiesz, te breaki. I do tego Cole Clarock chwycił za mikrofon, tam zaczęło się to tak jakby tworzyć i tak dalej. Wiadomo, że było już tam tańczyli w tamtym czasie i tak dalej. To się uznaje jakby za tą datę. I 50 lat temu, jak powstawał hip-hop, no to jak, nie wiem, b-boy tańczyli na chodniku czy asfalcie, to ludzie do nich mówili, przestańcie tam, nie wiem, niszczyć ciuchy, bo rodzice będą, matka będzie musiała ci kupić nowe w ogóle, jak podziurawisz, nie? Teraz w tym roku b-boying będzie na olimpiadzie w Paryżu. 50 lat temu, jak graficiarze latali ze sprayami, no to był czysty wandalizm i w ogóle. Teraz wiadomo, że są w galeriach sztuki, sprzedają obrazy, robią street art, nie wiem, jakieś murale zaangażowane, mniej zaangażowane. Oczywiście nadal jest też bombing i bardzo dobrze, bo przynajmniej jest jakiś taki... Kultura dalej jest. No jest jakiś, tak, jakby no, to też jest geneza tego, jakby, tak, nie? Bo to też jest bunt, to też jest wyrzucenie złości i może się, mówię, napierdzielać na maczety, na noże, strzelać do siebie. Ale hip-hop powstał po to, żeby się bić na rymy, na skrecze, na, wiesz, na to, kto więcej, powiesz, obtaguje miasta, czy więcej zrobi paneli i tak dalej. Tak samo z DJ-ami. No to też, wiesz, już teraz poziom DJ na Mistrzostwach Świata. Zresztą ja sam gram z DJ-em Chmieliksem, który 4-krotny Mistrz Świata koncerty, no to jakby najlepszy saksofonista w Polsce stanął obok niego, to są w stanie wydobyć podobne dźwięki, sobie pogadać po prostu, wiesz, jak wiesz, że to są konkretne instrumenty, a też się mówiło, przestań rysować płyty matce albo ojcu, nie? Jak tam ktoś zaczął skreszować po prostu, nie? Tak się to zaczynało. Więc hip-hop nie miał łatwo na początku, nie? I tak samo z rapem jest, że do raperów na początku mówili, ty naucz się śpiewać. No tak. Nie? A teraz wiadomo, jak to wygląda. I teraz też jeden to jest aspekt, bo mnie często ludzie pytają, czym się różni rap od hip-hopu. To tak? Co sądę mieliśmy już to właśnie. Mieliśmy takie pytanie na sądzie. No, hip-hop jest wtedy, kiedy niesie wartość. No. To jest oczywiście subiektywna kwestia, ale jesteśmy w stanie to poczuć, kiedy jest ta wartość, kiedy nie ma tej wartości. Nie? Mm. Jak dwie dupy twerkują na tle samochodów i tam się po prostu gada tylko o jakimś posiadaniu, sporządzania i tak dalej, to jest rap po prostu. Gangsta rap, cokolwiek, tam nie wiem, drill i wszystkie te inne rzeczy, które tam są jakieś podgatunki. Nie? Hip-hop jest wtedy, kiedy niesie to samą wartość. Ale czekaj, tylko muszę Cię zapytać właśnie pytanie. Czy na przykład, czy trzeba mieć jakby całą, cały vibe, osobowość tym, żeby być jakby tym hip-hopem, czy po prostu, żeby robić rap na przykład, to tylko wystarczy rapować i nie trzeba nosić jakiś tam stylowy, nie być ubrany w tym, po prostu tylko można rapować i być normalnym na przykład? Tak, wiesz, o co chodzi? Że... Myślę, że tak, nie wiem, no jest dużo raperów. Jak Lepona na przykład kiedyś, nie wiesz, o co chodzi, nie? Że tak, jakby... że tam dżinsy, koszulka, tak? No tak, że coś kiedyś... takiego, nie? Że... No nie wiem, Avi też chodzi w garniturze, nie? A no. Jego teksty są wartościowe, więc według mnie to jest hip-hop. To nie jest rap. Tak. Nie? Tak samo, nie wiem. Avi na przykład. No to jest nie? Hip-hop czy rap? No. Według mnie to jest hip-hop. Tam jest jakaś wartość, rozumiesz, jakby, nie? Czyli jakby jak słucham tych tekstów, no to raz, że jest wartość pod kątem składania rymów, nie? Bo tam jest rozkminka jakaś tam podwójna czy potrójna, czasem wiesz, w włączeniu tych rzeczy i tak dalej. Więc zabawa rymem już to stanowi jakąś wartość, nie? Bo rap też nie musi być tak, że musisz napierdzielać o tym, jak uratować świat. Wiesz, to też jest zabawa, nie? Ale się bawisz tym rymem i tak dalej, nie? A czasami się po prostu, mówmy się, jak się pisze, nie wiem, jakimś influencerom, youtuberom teksty, za których oni nie stoją, a to się robi tylko po to, żeby to było w miarę dobre. Niech się też bawią w ogóle, to jakby nie każdy robi co chce, nie? No ale to już jest średnie, no to jest, nie wiem, podwyświetlenia dla zarobku, nie wiem, nawet jeżeli oni się tym bawią, no to jak się chcą bawić, to niech piszą sobie sami rymy po prostu. Teraz się mówi, że raperzy robią poniekąd jakieś tam disco polo, prawda? I te kawałki są bardzo meczowane i są podobne, te teksty niektóre. Wiesz, te brzmienia niektóre, więc to... Tak, doszły mnie słuchy, no jakby staram się tego nie słuchać, jakby gdzieś tam omijam to jakby, bo... Chodzi o mainstream oczywiście, wiesz. No. Śpiewanka, że raperzy, którzy się wywodzą z rapu, zaczęli śpiewać, tak jak właśnie nauczy się śpiewać, powiedziałeś? No za dużo ludzi się nazywa w ogóle raperami. Dokładnie. To jest pierwsza rzecz, tak? Tak. I za dużo się mówi o różnych rzeczach, że to jest hip-hop. No tak.
Tyle, to jest hip-hop, no to podobne jakby coś jakby... Byliśmy na mieście, robiliśmy sondę właśnie z 20-kilkoma pytaniami. Tam były pytania właśnie o takie oldschoolowe pytania. No i to młodzi ludzie totalnie, wiesz, wymień członków starej molesty Evenement. No to w ogóle, wiesz, jak ktoś powiedział w Łodzi, to był sukces, w sumie. No tak, ale to jest druga sprawa, jest też, co właśnie mówiliście o tym, że tam starzy, tam załóżmy, albo starsi raperzy, no, że jakby, nawet nie wiem, jakby straciłem trochę kontekst, ale chodzi mi o to, że na przykład jak na płycie Ghetto Deluxe miałem taki kawałek Propsy i tam mówiłem, że jeszcze razem będzie grać Molesta. Wtedy akurat byli tam, nie wiem, pokłóceni albo nie pokłóceni, robili jakieś różne tam swoje rzeczy i tak dalej. I ja nie chcę mówić, że to tam ja przewidziałem, bo to tak, wiesz, miałem 50% szans, żeby tak było, bądź nie było. Ale rzeczywiście, no teraz grałem na przykład w Hybrydach, tak? I jest powrót jakiegoś takiego i hype'u, i oddania szacunku, i sentymentu. Dużo w ogóle było w tym roku, w poprzednim roku tych festiwali takich, wiesz, sentymentalnych, nie wiem, ten Kaliber tam w... No teraz właśnie, będzie Jimek tam było z Jimkiem. Jimek robi też fajne rzeczy, wiesz, o co chodzi i tak dalej, nie? I... Godzenie też się raperów, na przykład Tedde, bo Rickson się pogodzili. Tak, no Tedde z Playą się pogodził. Oni się pogodzili. Nie, trochę współczuję jakby, bo jakby teraz gdzieś ten kanał, nie kan, jest kanał sportowy, ten kanał tak, Zero coś tam wyświetla i tak dalej, gdzieś tam chcąc nie chcąc po prostu gdzieś to wyskakuje. Gdzieś co chwila są jakieś takie przytyki i wiesz, że ten Tedde trochę jest, mówię, że jakby pozdrawiam Jacek, to trochę biedny, że cały czas mu wisi ten konflikt. Mhm. Ale on się chyba właśnie też trochę go wykorzystuje, bo tam w komentarzach mu ludzie zarzucają, że jednak znaczy on jakby wykorzystuje to bardzo, że go boli. Wygląda jakby sobie z tym radził, ale po co tyle o tym gadać? Już jak lepiej to zażegnać i po prostu ale wydaje mi się właśnie, że to jest na tyle mocny konflikt i żyła nawet ty, moja mama, prawda? No. Że wiesz, to jest konflikt taki, no wiesz... Że... Nie ma konfliktów, których się nie da rozwiązać, a rozwiązanie konfliktów pokazuje młodym, że się da rozwiązać konflikt. Tak, ale oni są tak zacietwierzeni, Peja jak, i Tedde, jak, więc... Wiesz, powiem ci szczerze, że skory do to nie gadajmy już o tym konflikcie. Dobra, ale zawsze, ale widzisz, ten konflikt wrze, to jest cały czas akcja. Ale powiem ci szczerze, że po mojej obserwacji to Tedde byłby skłonny się pogodzić pierwszy, bo widać, że on by jeszcze sobie na tym coś uczknął. A Peja jest starym poznajakiem, takim czuję, że takim łbem, który mówi, że sztywniutko, nie ma opcji. Ja uważam, że to jest Kain i Abel po prostu, nie? Że to jest, tak jest... Że Peja jest tak po prostu zjadło mu to trochę w życiu nerwów, prawda? Że on nie mógł sobie pozwolić, a Tedde ma na tyle dystans do siebie i na tyle jest takim właśnie rapowo-hip-hopowym dinozaurem, który może sobie pozwolić na takie pogodzenie, bo on jutro będzie robił co innego, wiesz. Trochę tak mi się wydaje, co nie? A ile lat ma 300 kobiet? No, to idziemy dalej. Jasnie. No to dobra, słuchaj, to zaraz pogadamy o wszystkim, wiesz, muszę zadawać pytania, to tak. Zaraz. To może pokaż, co tam masz właśnie pod czapką. Pod czapką! A to mówię. Spodziewałem się serio, spodziewałem się, że będziesz miał krótkie włosy, przygotowałem maszynki, no ale... Coś tam widziałem, że były dłuższe. No, faza jest taka, że mega długo sobie sam za tych hip-hopowych pierwszych czasów, gdzie jeszcze się chodziło, wiesz, koszulka z napisem, wiesz, etylina albo coś, no to sobie goliliśmy sami po prostu głowy, czy na żołnierza, czy nie, więc jakby nie twój zawód nie był mi potrzebny. Później było tak, że trochę córka mi powiedziała, jedna, druga, żeby tam jakoś trochę, wiesz, zapuścić i coś tam. A ostatnio, z półtorej roku temu, czy dwa, powiedziałem, że sobie zapuszczę po raz ostatni dla takiego, wiesz, dla eksperymentu, dla fanu. I to jest efekt tego jakby procesu i myślę, że jeszcze to przytrzymam w sensie takim, znaczy, że... Nie masz zakol w ogóle. No bo w sobotę chyba zeszłą widziałem się z Kosim i z Lunejem w ogóle, bo Kosi był odwiedzić Luneja i pierwsze co to się przywitał Kosi, mówi: kurwa, jeszcze nie ma siły włosów chyba, nie? A Kosi też ma takie, wiesz, kędziorki, wiesz, kręcone i tak dalej. Tak, no. No, a więc... ty masz bujne, bez zakol, w ogóle, wiesz. Więc tak, trochę, wiesz, trochę tak jakby początki Einsteina się dzieją, wiesz, o co chodzi, jeszcze, jak nie mam czarki, to już w ogóle. No, więc jeszcze się tym, bo myślałem też o tym, żeby może zrobić jakiś radykalny ruch tutaj, wiesz. Nie, ja sobie, sam mam długie włosy i generalnie mam coś takiego, że jak ktoś ma długie włosy, to niech zostawi po prostu, wiesz, o co chodzi. No tak, że wielu piętrów mam, przychodzi do mnie, że chce ściąć, to mówię nie, ale jak już mnie namówią, no po prostu tak. Ale widzisz, no a wy mieliście warkoczyki zrobione, czy nie? Nigdy nie miałem warkoczyków zrobionych. To może nie strzyżemy i robimy warkocze, słuchaj, nie? To... No, natomiast jakby na pewno nie interesuje mnie też, wiesz, rzeczywiście tam siwe włosy, długie, wiesz, a la Markowski albo coś tam, no. Po prostu. Już się przytoczyliśmy raz
wokalistę Perfektu, natomiast no jeszcze chwilę się tym pobawię, właśnie może do wakacji, wiesz, i tak czyli dalej. Czyli chcesz zapuścić, tak? Chyba tak, to, chyba to, to ja Ci tak, teraz no. powiem takie coś, jak wielu klientów właśnie też pozapuszczałem włosy i one jakby są pewne jakby techniki, to żeby te włosy zapuścić, bo generalnie tak, Ci szybko wytłumaczę, wiadomo, muszę zobaczyć. Ja po prostu nie będę fryzjera te półtorej roku albo dwa i to pewnie widać, nie? No nie, właśnie nie do końca, nie, jest dobrze, właśnie to się... Tak jak szło, to było, wiesz. To jest git, ale chodzi o to, że jak szybko zapuści włosy, nie? Generalnie, bo patrz, bo włosy dzielimy na 3 do 4 części, u Ciebie jest 3, czyli tak, patrz, jeden bok, drugi bok, tył i grzywka, nie masz tego, nie? No. I generalnie jak włosy się zapuszczają, jak włosy rosną, to generalnie one na początku jakby są krótkie, na przykład one nachodzą na uszy. Mam bekę. No, nachodzą na uszy, nie? I to jest jakby najgorszy moment, który może być. I człowiek właśnie wygląda bardzo źle. Ja na przykład jak mam proste włosy i zapuszczam, to wyglądają jak garnek. To jest bardzo źle. I wtedy co się dzieje? Jak one całe rosną, to wtedy Ci rośnie też ten tył, czyli on jest właśnie tutaj jakby dłuższy. I wtedy, żeby uniknąć fryzury a la czeski piłkarz, po prostu to żeby szybciej te włosy zrównać, żeby one żeby zapuściły się do, jak one są tutaj, żeby się zapuściły do jakby linii zarostu, to trzeba ścinać ten tył. Czyli o co chodzi? Czyli tak, ja bym proponował dzisiaj Tobie obciąć właśnie ten tył, nie wiem, powiedzmy... No. Tyle obciąć ten tył, te boki to dosłownie delikatnie, czyli takie muśnięcie nożyczkami po prostu, czyli obciąć tutaj, żeby one się zrównały z tym i potem, już tam zobaczysz sobie tak, że 2-3 miesiące po prostu, to wtedy już mógł sobie, nie wiem, związać kitę i to będzie git wyglądało. Dobra. Czyli to jest to. I co dalej? I wielu właśnie fryzjerów zawsze, wielu klientów przychodzi, że na przykład chce obciąć końcówki, nie? Na przykład to mówi końcówki, ale wszyscy myślą, że to są tylko na poziomie zerowym, a końcówki... Zawsze to powtarzam, na wywiadach też o tym mówiłem i też teraz Tobie to powiem i klientom mówię, że końcówki też są tutaj. Czyli jak widzisz, jak to co jest tutaj, włosy wyciągniemy tak po prostu badę do głowy, to też są końcówki. Jeśli te, po prostu tego nie obetniemy, to po prostu te włosy będą wyglądały na przykład na przesuszone i zniszczone. Możesz użyć, nie wiem, szamponu za 1 000 000 zł, pielęgnacji za 2 000 000, tak sobie żartuję, nie? Dobra. I to nic nie da. Ale widzę też, że musimy u Ciebie zrobić tak zwaną synchronizację po prostu, że jak teraz nie byłeś długo u fryzjera, to trzeba też połączyć. To nie jest tylko obcięcie, ale też, żeby one się łączyły i fajnie układały. Dobrze. No, ale z tymi warkoczykami pracowałeś. Co robi traktor u fryzjera? Strajkuje, nie wiem. Warkocze. Okej. Okay. Nie, no z warkoczami to w ogóle było spoko właśnie, nie? Żebyśmy to zrobili, nie? Ale jak co zamierzasz tej warkoczykach? Czy teraz możemy zrobić, czy może next time? Bo... Next time. Myślę, a jak ci zajęła, a to chodź podejść do nas. Zobacz sobie, jak byś widział, jaki styl warkoczy. To od razu będziesz wiedział po prostu. Jakby w Warszawie jesteś często, tak? Bywam, no. No to zaprosimy Cię. Jak się nazywa detektyw ryby? Wkurzyłeś mnie. Ile lat ma Trzystakowie, tak? O to chodzi. Detektyw ryby. No dobra, no dawaj, no. Oddaj. To smego łatwo. Oddaj. A ja mam dużo takich zagadek właśnie, takich prostych, trudnych, wiesz, o co mi chodzi, nie? Bo jak one są trudne, my się ich boimy, ja mam takie wrażenie, nie? Bo proste są najtrudniejsze. Tak, to prawda, nie? Bo ja mam też ta 8-letnia córka, była na ostatni rok, to było dużo zagadek w ogóle, wiesz, często je wysyłałem. Tak, i taki już byłem czasem zestresowany, wiesz, o co chodzi, nie? Nie zgadnę, no. Ale czekaj, ile ma lat czysta kobiet? No. Ale która kobieta? Nie, szukam cały czas odpowiedzi, myślę, że tu ją znajdę, ale... Nie, kurwa, ty ją znasz. No dobra. Nie, właśnie nie znam, no jak? Serio? No i... Nie, no znam. A co ma fryzjer w maszynce? Nie, wystarczy już. A to jest jedyny dla córki. Co ma fryzjer w lodówce? Co ma fryzjer w lodówce? Ja odpowiem, No to dawaj. Maszynkę. Dobra, tylko jeszcze ostatnie, dobra, bo jak pogadaliśmy to o DJ. To puszczę jej ten fragment. Sara, to jest fragment dla Ciebie, zagadkowy. Ostatnie ode mnie. No. Jak ma na imię syn DJ-a? Syndyk. Co Cię dało? Eric? Eric jest dobry. Okay. Dobra, Kaja, szybko dawaj. Sarenka, fajny fragment dla Ciebie. Dobra. No można by było fajnie zrobić, tylko nie wiem, czy ty lubisz tak jak na twarz luźne, czy takie do tyłu opadają, kolory. Czy wolisz mieć raczej związane włosy? Ja to w ogóle mam tak, że w ogóle, że to wy wszystko. Dobra. Że nie? No. Najlepiej tak. No. No to zobaczymy, czy czasu nam starczy na te warkocze. Ile czasu? Nie, na warkocze nie. Ale najwyżej po wywiadzie, że zrobimy do tego. Po wywiadzie możemy zrobić. No to tak, po wywiadzie, no to okej. No i tak z półtorej godziny. To wygląda, dziewczyna przyjechała z Bali właśnie dzisiaj.
A w ogóle na Fabiana bardzo często mówili, że to jest młody Ero właśnie, że jest, wygląda jak brat Erosa. No? Miałem takie momenty, kiedy chwałem. On też, ale już nie robi tego. No właśnie, ale miałem taki, wiesz, taki zafafuliony byłem. No. Nie, bo się on tak rapuje fajnie, nie, że ma taki... Nie, on ma styl, chuj. Nie? No Eros chyba nie jest taki zafafuliony, taki... Ale on ma taki głos, który go chrypowato, ja taki spoko, no. Drażliwy, ja taki... Się jak się nazywał kiedyś? Taki był na gościu na Reebok Hip Hop Tour się nazywał i też miał taką manierę. A to był, nie wiem, 2003 rok czy któryś. Nie pamiętam jak się nazywał, ale też miał Lil Dap. O, Lil, a tak ten ciemnoskóry, no? Lil Dap miał też taki, no. Taki miał coś tak mi dałem. A bardziej taki zafafluniony, to chyba, nie zafafluniony, ale ma taki, to też jest, ma swój urok właśnie Kosin, nie? Tak. Ale Wilkuk jest też na przykład kiedyś, tam też jakby tam też w tym, nie? Dobra, my jedno może? Tak. Co my tu robimy? Wiecie co, będziemy odbijać szablon. Odbijaliście szablony kiedyś? Nie. Okej. Okay, grafiki malowałem akurat. Tagi malowałem. Dobra. I będziemy odbijać szablon Misia. To jest Misiu, który jest symbolem kampanii projektu Witaj w domu. I Misiu jest o poczuciu własnej wartości i o tym, żeby przypominać tym, którzy jego odbiją, później sobie powieszą gdzieś na ścianie albo cokolwiek z nim zrobią. To, żeby sobie przypominali w momencie, kiedy mają jakieś takie nieprzyjazne myśli na swój temat. Na zasadzie jestem głupi, do niczego się nie nadaję, jestem chujowy i tak dalej, i tak dalej. To, żeby ten Misiu przypominał, żeby być swoim najlepszym przyjacielem, bo każdy ma w sobie takiego małego Borysa, małego Przemka i powinniśmy być swoimi najlepszymi przyjaciółmi po prostu i zastępować sobie czasem tego, co nam nie dali rodzice albo coś. Więc Misiu jest o tym, żeby po prostu być dla siebie dobrym i wspierającym i mieć na swój temat dobre myśli na zasadzie, wiesz, jesteś w porządku, dasz radę i tak dalej. No to psikaj, panie. Ja nie będę psikał, to wy będziecie robić. Dawaj. Mam 3 spreje, może każdy dodać coś od siebie. Tak, a propos malowania tym sprejem, to tak, jak ktoś nie malował, no to trzeba wymieszać, tak? Końcówka jest tutaj z przodu, ten czarny, no to tędy wylatuje farba. Generalnie pod kątem prostym, z takiej gdzieś wysokości. I spróbuj sobie psiknąć i zobaczymy, co tam się wydarzy. Okej. Okay. Dobra. Super. Dobra. Chcemy to dać trochę ciemniejszych elementów? Borys, teraz ty dawaj. Teraz co? Też tak z góry. Nie, właśnie podaj sobie na przykład kawałek ręki, kawałek ucha, cokolwiek, żebyś miał jakieś elementy, żeby było tylko ciemniejsze, nie? Na przykład tak, tutaj? Na przykład, no. No i spoko. Tak, ja tu jeszcze. No dobra. No dobra, tak, no. Okej, okay, tak chcemy. I teraz bym proponował jeszcze dodać na koniec efekt taki, że można z góry psiknąć. Moja córka mnie tego nauczyła. Mam dreszy, wiecie, co chodzi, takie coś. O, takie coś. I tak sobie popruszyć, nawet tak można tak lekko tą końcówkę, żeby poleciały takie kropki, wiecie o co chodzi, takie... No dobra. Jeszcze ten wózek chciałem, żebyśmy tutaj, wiesz, jakoś... No zaraz poczekniemy. Zróbmy ten szablon pierwszy. O, super. No, dokładnie o to chodziło. Takie popruszyć to. Dawaj mu to łóżko jeszcze, temu Misiu. I podłogi. Dobra. No dobra, to zejdzie ten, zmywką i zimną wodą, tak samo z rąk schodzi. Co? Podnosimy? Dobra, dobra, zobacz, możemy od razu? Tak? No zacznę. Podnosimy, dawaj. Tak, raz. Dawajcie razem. Ściągamy to, tak? No. No i po... O, podnoś. O, słuchajcie. Super. Ale czekaj. Ekstra. Tada! Mamy no to. No i mamy to. Ale no dobrze, czyli już w tym studiu nikt nie będzie o sobie źle myślał. No dobra, ale zróbmy to od razu tutaj. Dobra, dawaj jeszcze szybko tutaj. Możecie przytrzymać. A ja tak. Ale co teraz, poczekaj, bo to jest Alchemines, nie? No. Dobra, ale to nie. To jest drugie zróbmy, tak. Ale poczekaj, możemy tak? Tutaj, no to kawałek Alchemines widzimy, no co, naklejkę, no co. Chłopacy się nie obrażą. To w tą stronę? Żeby ci nie pojechało po rękach. Ja sobie to przytrzymam, no też troszeczkę. Rękawiczki czy nie? Nie, nie trzeba. Spoko. Ten kolor akurat będzie mi pasował do czapki, więc... Nieźle. Trochę ten szablon był odkręcony, ale damy radę. I to nie jest zmywalny spray, tak? To nie jest. Tego nie potraktujcie. Zapróbujemy? No. Ta-da! Ale spoko, no? Ej, on bije wódę! Ale jaja! To jest miziarko? Jak się nazywa ten miziarko? To był for Pandiri kiedyś ten. Super.
Jak się nazywa ten mistrz? Z drugiej strony spróbować? Słuchajcie, piszcie w komentarzach. Bo to z tą butelką będzie chyba, że będzie musieli skatować. Wiesz, o co chodzi, nie? Co? Miś pije wódę, wie. Ale jak był się miś uszatek, jak się nazywa ten taki forfan, był jakiś program i on tego wódkę pił. O misiu. Wiesz, jaki ten... No, takim patologu, tak? Był taki coś, no? No. Piszcie w komentarzach. To misia kasujemy i robimy jeszcze jeden. Nie, tak, z tej strony, tylko zrobimy go fragment. Dobra, jeszcze zrobimy całego, żeby tam nie chodził na te naklejki. Fragmentarycznie. O, tak na przykład żeby on sobie tak bokiem wychodził. No tak, no. Rękawiczki. No, trzymajcie się dole, czy co? No, tu ja przytrzymam, tylko jak będziemy wszyscy brudni być. Dobra, tam. Dobra. Teraz tutaj pójść na dole. Kurde, zorganizowana akcja. No tu jest już misiu, jest piękny. No i dobra. Tak. Bang. Zobaczcie. O. Ale super. Jest hip-hop. Ciepłe to... Nie zajdzie, Bumek. Czyli nie jeszcze raz woda i co? Zimna woda i zmywka. No. Po chwili. Po prostu. Dobra, jesteśmy w zapisie, widzowie. Zrobimy mu jeszcze oczka białym markerem później. Dobra. Dobra. Taki wiesz, błyski wokół. Nie, jeśli się kręciło, bo nawochałeś się trochę sprayu w życiu na pewno. Aha. Kręcił ci w głowie, czy miałeś... Znaczy wiesz, parę razy w jakichś zamkniętych pomieszczeniach malując jakieś rzeczy, wiesz, miałem taki moment lekkiego podtrucia, wiesz, że tam, nie wiem, lekko bolała głowa i tak dalej, ale nigdy tak, żeby, wiesz, nie wiem, zemdleć albo coś, nie? A teraz używasz, na przykład, jak teraz malujesz, to używasz jakieś maseczki? Teraz? Czy nie zawsze? Słuchaj... Jak na dworze, to nie. Chyba, że jakieś po prostu, wiesz, zasłonięcie twarzy w przypadku, kiedy taka jest potrzeba. Natomiast nie, jakby nie maluję tak w taki sposób, żeby ten... No. Pracownię mam taką, gdzie maluję sobie, staram się malować, uczę się malować takie obrazy sprayami, no to to jest takim wylotem na balkon, więc otwieram drzwi i to wystarczy. O, no. Widzisz? I mówiłem właśnie, żeby go ustawić. Dobra, to postaw go tutaj, na razie ustawimy go gdzieś indziej. Dobra, na razie go weź tutaj. Albo tutaj, za tym zakrasnął. Się upomniał, patrz. No. Ale mówiłeś i się wydarzyło, zobacz, nie? Tak, no nie, bo ja wiem, znam te półki po prostu. I czasami jak muzykę rozkręcisz głośno i stoją głośniki, to też jakby... Słuchaj, ja wyrzucę tą gumę. Dobra, chyba, nie? To czekaj, papier kawałek, bo będę miał cały czas jakiś taki... Każdy, ktoś wyrzuca gumę, to mówię zawsze, daj, wyrzuca zawsze w papier. Słuchaj, ale właśnie widzisz, o tym graffiti właśnie tutaj malowaliśmy, małe grafy. I słuchaj, w ogóle twoja cała przygoda z tym wszystkim, to na początku się zaczęła właśnie od graffiti, nie? To prawda, no. To była pierwsza z dziedzin hip-hopu, bo w sumie uprawiam dwie z czterech. To było graffiti. Pierwsze obrazki to był przełom 94-95, jeszcze w rodzinnym mieście, w którym się wychowywałem, w Prebutach. To jest takie miasto 100 km na południe od Gdańska. Jednych z pierwszych graffiti, pierwsze to chyba w ogóle było Polecamy Padlinę, a propos niejedzenia mięsa i masarni. Później był jakiś hardcore, przerysowane jakieś logo. Później był napis Lolki i to była nazwa naszej drużyny streetballowej. I to się robiliśmy wałkami i normalnie farbami takimi, wiesz, w puszkach. I napisaliśmy Lolki i to była nazwa naszej drużyny streetballowej. Lolki wiadomo od czego. Od tej bajki Bolek i Lolek, nie? Bo byliśmy bardziej po stronie Lolka, nie Bolka. No, wiadomo, fajniejszy. No. No, i Lolki jeszcze Lola potem, nie? Tak, no a później już pierwsza jakaś ksywa i malowanie, więc zaczęliśmy nawet szybko, a to też się wydarzyło tak, że przyjechał taki znajomy z Hamburga, który zaczął to malowanie wcześniej i zrobił 2 czy 3 trołapy w taki fajny sposób. Czekajcie, bo dzwoni córeczka. I... Cześć Majek. Tak, no. No myślę, że to jeszcze zajmie z godzinę przynajmniej, więc tu się spotkamy, nie? No ale ty i tak musisz przyjechać po klucze do mnie. Nie wiem, możesz spróbować w ten sposób, no. No to co, chcesz najpierw jechać tam i tu przyjechać później, czy co? Numer do czego? No mogę ci wysłać. Ma, musi mieć rezerwowy, no. No dobra, to pa.
Tak, tak. I w ogóle to było jak na tamte czasy, już jak na małe miasto, no to bardzo fajne trołapy. Srebrne, taki napis Kub ze znakiem zapytania, bo on to robił dla kolegi, który miał na imię Kuba, ale tak nie chciał, żeby to było ja tak jawnie. No i mówimy, ale to jest fajne i tak dalej. Zaczęliśmy kombinować, skąd on takie spreje miał i pojechaliśmy do Gdańska, żeby kupić takie spreje, bo u nas nawet nie można było takich rzeczy kupić. A w sklepie z farbami, tak? W sklepie z farbami. W Gdańsku był we Wrzeszczu na Partyzantów taki jeden sklep, niedaleko dworca. I w piwnicy pan miał takie farby różne, jakieś tam motipy, niemotipy i jakieś śmieszne, bez końcówek i tak dalej, no ale to były takie początki. No i malowaliśmy sobie, zaczęliśmy to malować, po 2-3 latach zaczęliśmy robić już pierwsze większe rzeczy, jakieś hokary. W 2000 roku zrobiliśmy pierwszego albo jednego z pierwszych... Teraz głowa, proszę cię, o tak, tak, dobra, super, super, no? Pierwszego albo jednego z pierwszych Hall Traina na piętrowym pociągu. Jest taki film chyba, nie? Oglądałem taki, nie? Hall Train, tak, no, jest taki film. Nie? To jest niemiecki chyba, nie? Tak, dla tych, co nie wiedzą, Hall Train to jest cały pociąg, tak, dokładnie. A my jeszcze sobie postawiliśmy wyzwanie z takim kolegą, któryśmy mieliśmy skład, który się nazywał DTS, Double Trouble Squad, że pomalujemy piętrowy taki pociąg. A później jak pomalowaliśmy 4 wagony piętrowe, to jeszcze zaczęliśmy malować ciufcie i w połowie malowania tej ciufci musieliśmy się ewakuować. No i tyle, więc to była fajna przygoda. Sporo nam to zajęło, bo chyba z 2 czy 3 godziny to malowaliśmy, albo nawet bliżej na pewno 3 godzin. Więc ja się bardzo mocno jarałem tym jeżdżeniem po jardach i malowaniem kolejek. Myślę, że to też mi dużo pomogło uwolnić agresji, jakiejś złości, którą gdzieś miałem na skutek różnych sytuacji życiowych w młodości. I w sumie lepiej w ten sposób niż właśnie mówię, robić komuś krzywdę fizycznie albo sobie robić krzywdę jakąś mocniejszą. Więc tak to było, jeżeli chodzi o te graffiti. Natomiast równolegle w 1996-97 lecie jakby gdzieś z chłopakami zaczęliśmy freestyle'ować. Te freestyle mi szły nawet nieźle. Na początku się zapierałem rękoma nogami, że wolę robić graffiti i być dobrym w jednej dziedzinie. No ale jakoś naturalnie to poszło tak, że ten rap też mi zaczął smakować dość mocno i w 98 przeprowadziłem się do Gdańska. Tam zacząłem, tak żeby przeżyć i przetrwać, to zacząłem pracę w jednym ze skate shopów. Jednym z pierwszych, właściwie pierwszym skate shopie w Trójmieście. Gdzie on się mieścił w ogóle? We Wrzeszczu. To było centrum takie handlowe Manhattan, takie stały budy i w ogóle i tak dalej. No i tam zacząłem tą pracę. Zacząłem się też pytać, czy ktoś rapuje w mieście i tak dalej. Poznałem Luneya, Centa, którzy też, Cent DJ, Luney już rapował. I spotkaliśmy się na jedną, dwie sesje i stwierdziliśmy, że mamy jakiś fajny wspólny vibe. Wiesz, Ryba też malował graffiti. No właśnie, bo o tym Rybie właśnie chciałem wspomnieć. No. Czyli też już się Ryba Luney, Centem, czyli był, najpierw był Cent, czy potem był właśnie Ryba? Czy nie, jak jakoś równolegle poznałem. Lunega? Znaczy jakby na dżemie graffiti w Elblągu wcześniej poznałem gdzieś tam przy ścianie Luneya, ale to było jeszcze przed tym, jak się przeprowadziłem do Gdańska. Natomiast gdzieś tam poczuliśmy, że jest tam blisko i że ta pasja w nas się aż gotuje i chcieliśmy działać, robić, jeszcze nie umiejąc tego za bardzo tam, nie wiem, realizować. Nie było żadnych profesjonalnych producentów w studii, takich nawet jak tutaj z boku czy coś. Nagrywaliśmy to w jakichś spartańskich warunkach, na zasadzie, wiesz, w kabinie prysznicowej, w której wisiały jakieś koce, żeby to tłumić i tak dalej. No i nagraliśmy płytę demo. To pamiętam, że przyjechaliśmy z tą płytą w 1990 roku. Ale już jako Deluxe? Jako Deluxe, no. A skąd właśnie, powiedz mi, bo to mi właśnie ciekawi, powiem też słuchaczy właśnie też, skąd się wzięła ta nazwa Deluxe ogólnie, że jakby... Od Ryby. Luney gdzieś tam przyszedł. Szukaliśmy nazwy jakieś coś tam i Luney przyszedł w tym momencie i mówi, mam pomysł. Jak to się nazywa Deluxe przez KS, że to jest takie po prostu, wiesz, jak ja dodałem do tego takie chyba coś, że jak masz żyć w getcie, to getto będzie Deluxe. Żeby sobie po prostu radzić, że nawet mimo przeciwności losu, nie wiem, na zasadzie, że wiesz, rap na pokazie mody, nie? Tak trochę to widzieliśmy, nie? I
I notabene gdzieś zagraliśmy w ogóle jakiś koncert w Sopocie przy okazji jakiegoś pokazu mody, to się też jakoś zmaterializowała ta wizja. No. No i co? I nagraliśmy demo, który się nazywał Przedsmak. Bardzo fajna przygoda, natomiast jakby ja tam mam problem z brzmieniem tej płyty. Natomiast bardzo fajna przygoda, też lekcja składania rymów i tak dalej. I myślę, że tam przez jakość to też, znaczy tak jakby dużo ludzi to się oczywiście tam sprzedało, zrobiliśmy 500 egzemplarzy. Pamiętam, że też przyjechaliśmy tutaj z tą płytą, z tą demówką, to akurat był czas, kiedy WWO. Do Warszawy, tak? Przepraszam, ZIP Skład wydawał płytę swoją pierwszą, więc tam gdzieś się spotkaliśmy z Wojtkiem, jeszcze z Korasem, nie pamiętam dokładnie, kto tam jakby był, ale też taki był podniosły moment, że ekipa z Warszawy, ekipa z Gdańska wydają płyty, że ten hip-hop się zaczyna dziać, po prostu wiesz. I tak czuliśmy podniosłą atmosferę. No i co? Później chwilę czasu minęło. I... To jeszcze przerwę teraz. Czyli nie poznałeś wtedy Waco, wtedy jak przyjechałeś do Warszawy? Czyli... Nie, wtedy jeszcze nie. No ale gdzieś tam Waco chwilę później przygotowywał tą składankę swoją, producencki album, tak, świeży materiał. No i nas zaprosił jako taki skład reprezentujący Pomorze i że graficiarzy i w ogóle, bo też mieliśmy właśnie taki, byliśmy owiani taką legendą, że wiesz, że jesteśmy bomberami, że reprezentujemy dość mocno tą dziedzinę graffiti. Zresztą Gdańsk, Szczecin, Warszawa to takie były wyróżniające się składy, znaczy wiesz, kolebki na tamten czas z graffiti. Oczywiście też w innych miejscach też to się działo. W Bydgoszczy też ewoluowali szybko też, bo graffiti. No. Tak naprawdę było w wielu miejscach, ale to tak nie dochodziło do nas, bo nie było internetu, wiesz o co chodzi. Nam się tak wydawało, że to są takie miejsca, że tam się najwięcej dzieje, nie? No więc jakby propsy dla wszystkich, którzy w tamtych wiesz, czasach działali, nie byli widoczni, nie? To tak samo jak my tam jako te chłopaki z Prabut, jak działaliśmy, to wiesz, jak robiliśmy, nie wiem, tego Holtraina w Działdowie, to też nie wszyscy o tym wiedzieli w całej Polsce, że takie coś w ogóle powstało. Wiesz, że ten dwupiętrowy, tak? Tak. Właśnie. No. A właśnie te dwupiętrowe pociągi już nie jeżdżą, nie? W ogóle kiedyś jeździłem, kiedyś do szkoły jeszcze jeździłem. Okej. Nie wiem, ja też jeździłem do liceum z Prawu do Kwizyna, takim właśnie piętrowcem często, nie? No i co? I Waco wydaje tą płytę, zaprasza nas, my się zastanawiamy, o czym nagrać, no i o czym to nagrać, jak po prostu, wiesz, pół młodości malujesz i zacząłeś rapować i tak dalej, no to jedziemy z tematem graffiti, taki też był, wiesz, tytuł kawałka, do tego doszedł Kosi, były skrecze Deszcza Strugi i DJ Acenta, no i na tyle to dobrze poszło. Na tyle to było autentyczne i mocne, że w takiej doborowym składzie, bo przecież na tej składance byli no, praktycznie cała scena, naprawdę. I wszyscy, co mieli coś do powiedzenia. I to był nasz też oficjalny debiut, tak można powiedzieć, wiesz, po tej demówce. No ten kawałek gdzieś tam później w tych plebiscytach ślizgu został jakby jako wybrany jako single roku. Do teraz jest uważany za, wiesz, za hymn graffiti i tak dalej, więc jestem, wiesz, bardzo wdzięczny. Też klip robiliśmy, mimo to, że to było wydawane tam, wiesz, prosto BMG, no to tak naprawdę ze swoich pieniędzy tak naprawdę ten klip nakręciliśmy, bo stwierdziliśmy, że wiesz, kawałek jest na tyle fajny, numer się podoba, że zasługuje na klip i zrobiliśmy to tam z Tusem i jeszcze paroma ludźmi ten klip, no i co? A klip gdzie był kręcony ogólnie? Że to była... Wiesz co, klip był kręcony, ogólnie były ujęcia z różnych yardowych akcji tak naprawdę. Nie. Trochę było z Men in Blacka, trochę z naszych jakichś prywatnych, wiesz, archiwów. Do tego były ujęcia trochę z Nowego Jorku, który tu siedzi tam w plot i trochę scen było dogranych, więc wiesz, tak zwane rapowane sceny, machanie rękoma i tak dalej. No i tyle, i to też wyszło bardzo autentycznie i myślę, że wiesz, zawsze prawda wygrywa, autentyzm wygrywa, nie świrowanie, tylko po prostu to, co rzeczywiście robisz i jeżeli jeszcze robisz to dobrze i o tym pozarapujesz, no to już jest w ogóle, wiesz, klucz do sukcesu, nie? No i co? I później mieliśmy... Czekaj, a jeszcze, no. sorry, jeszcze przerwę, bo niektórzy właśnie w komentarzach mówią, że przerywam zawsze, albo mnie ciekawi też takie rzeczy, nie? A na przykład twoje, bo przypomniałeś mi o ślizgu, czy twoje prace też kiedyś były w ślizgu? Graficiarskie, mówię o tym. No, były w ślizgu. Bo tam były na końcu zawsze w tym ślizgu, nie? Te takie tam... No, była rubryka, ale tak. Co ciekawe, jakby ja miałem taką sytuację w moim życiu, że na pewnym etapie, żeby sobie jakoś tam radzić finansowo,
biegałem jakby z tematem, jakby generalnie jakby, wiesz, dealowałem tylko jaranie, bo tak uważałem, że to jest jakby spoko. Natomiast innymi rzeczami się jakby nie miałem za inne rzeczy. Natomiast był taki moment, w którym powiedziałem, że chcę z tym skończyć w ogóle, żeby po prostu raz, żeby sobie nie generować łatwego przychodu. Ja nie wiem, że to jest łatwe, ale żeby nie generować łatwego przychodu, żeby się zająć czymś, co dążyć, żeby zarabiać z tej pasji i tak dalej. I był taki moment, że to odstawiłem i już do tego nie wróciłem. I szukałem jakiegoś zajęcia i pojechałem w 2000 na taki wyjazd snowboardowy do Norwegii, do Lillehammer. Między innymi był tam też właśnie Kosi, był Wiśnia, który był odpowiedzialny kiedyś za Reebok Hip Hop Tour, ale też był naczelnym czy tam wicenaczelnym ślizgu. I gdzieś tam od słowa do słowa i wyszło, że ja w sumie mógłbym się szybko nauczyć jakiegoś tam programu do, wiesz, Corel, Photoshop i tak dalej. I się tym mógłbym zająć tą rubryką graffiti, bo szukam, wiesz, zajęcia i tak dalej. I tak naprawdę zapytałeś mnie, czy były moje prace. Były chwilę przed tym, zanim ja to robiłem, ale też były jak przez, nie wiem, 11 miesięcy czy 12, ja byłem odpowiedzialny za tą rubrykę. Co ty, ale teraz tutaj ciekawostka, no. Wow, no. Nie co miesiąc wychodziły moje rzeczy, bo czasem ktoś robił z Warszawy, czasem ja odpowiadałem właśnie za północ albo za jakieś, nie wiem, tematy typu Nowy Jork albo Dort, Niemcy albo cokolwiek innego, ale też była taka fajna przygoda i to też mi pokazało, że się da, nie? Da się legalnie, da się, jak się chce, to się da. No to a propos ślizgu i też fajne czasy, no bo ten ślizg tak naprawdę budował świadomość, nie? Natomiast kultury, natomiast muzyki, nowości, recenzje płyt pierwsze, wywiady, graffiti, taniec. No, płyty były jeszcze takie, wiesz, że muzyka mogłeś sobie tam, teledyski też były jeszcze. Też były jakieś takie wkładki, nie? Z CD czy z czymś tam. Tak. No, więc to takie fajne czasy, bo właśnie gdzie się ten hip-hop budował i gdzie on tak naprawdę dopiero przecierał szlaki tym, którzy teraz na nim odcinają kupony. Tak? I to też nie zawsze jest to hip-hop, nie? No tak, ale jakby wiesz, w tamtych czasach było tak, że właśnie jak patrzyli właśnie nawet jak ten fenomen w swoim jednym z kawałków właśnie tam zarymowali, to na przykład widziałeś Romę Warzeja, pytali się jak witamy na przykład, bo kiedyś było takie dziwne, że jak się witają raperzy, czy oni szerokie spodnie, czy to jest bunt w ogóle. Ten moment to naprawdę raperzy to nie byli tacy, że ludzie przychodzili obok, weź, jakby wiesz, sprawdzi sobie raper. My się napierdalaliśmy za szerokie spodnie normalnie, nie? Wiesz, a teraz dzieciaki, wiesz, jest to moda, nie? Z różnymi ludźmi, którzy się przypierdalali do nas po prostu o to, że nosimy, że ej, ty spodnie ci spadły, nie? I wiesz, jeszcze wtedy jak był ten bunt i nie wiem, to wiesz, nie malowałeś 3 dni pociągu, no to byłeś wkurwiony i po prostu się odwracałeś i coś ci nie podoba się. No i tam od słowa do słowa i wiesz, różne rzeczy się działy. Krótszy ląd. W ogóle wiadomo, że im jesteś młodszy, to masz, wiesz, dłuższy rokes i tak dalej, bo rzeczywiście to nie radzi z emocjami, szybko się, wiesz, to odpala. My też w ogóle byliśmy tak, że przecież jako deluksy to pierwsze, nie wiem, 5-7 koncertów, jakie graliśmy w ogóle takich oficjalnych, to zawsze gdzieś tam były poprzedzone bójkami jakimiś, bo gdzieś, wiesz... Zawsze za tymka jakaś, tak? Jakaś w ogóle i to też, wiesz, różnie jechaliśmy, nie wiem, gdzieś do Torunia, nagle, wiesz, wychodzimy z jakiejś miejscówki, gdzie mieliśmy bazę z b-boyami, ktoś nagle się przypierdala o coś, jakaś ekipa w ogóle, wiesz, na zasadzie tam, nie wiem, daj tą czapkę, wiesz, i coś tam, no ale my sobie też byliśmy tak, że sobie tam kaszę dmuchać nie pozwalaliśmy i nagle, wiesz, 5 b-boy, 3 raperów, DJ się napierdala z 20 typami z jakiegoś osiedla, latają śmietniki, wiesz, przy przystankach tramwajowych i tak dalej i później graliśmy koncerty, wiesz, jak nieowinięte ręce po prostu, wiesz, bandażem, to gipsem i rzeczywiście taki był początek. Później sobie już wyluzowaliśmy jakby w tej kwestii, bo zobaczyliśmy, że coś jest nie tak, że chyba nie ogarniamy po prostu tych emocji. Ale tak było na początku. Ale z tą czapką już wspomniałeś mi teraz właśnie, bo też tam mnie zawsze mówi, ściągnij tą czapkę, albo każdy brał tą czapkę, każdy chciał. Albo chciał ci zajebać też po prostu, nie? Każdy miał coś z tej czapki właśnie to, nie? No, tak, ale kiedyś powiem ci, że nawet to już takie teraz czasy, jakby była niewidzialna nerka kiedyś nad Wisłą, tam była impreza. Winy mama, pamiętasz jak akurat tam był. No też jakiś jeden typ mi właśnie New Era zapierdolił po prostu, nie? Ale inni mi pomogli, po prostu powiedzieli do mnie, że wiesz, ja sobie tam jest na koncercie, zapierdolił New Era, a i powiedzieli to ten, no jaki gnu jeden, nie? Ale mówię o tamtych czasach bardziej, było to takie właśnie dziwne po prostu, nie? A pamiętasz, jak jest. To były jeszcze takie buty, bo teraz się przypomniałem, zapomniałem o tym, jak były buty i ludzie kupowali sznurówki takie szerokie, po prostu pomarańczowe albo takie coś. No to wiesz, za skatowych czasów to się robiło z jakiejś, wiesz, gumki takie szerokie, no, wiesz, szerokie, no? Z jakiejś pasmanterii albo coś. Miałeś problem takie? No nie. A smycz miałeś? Nie, smycz była... Nie, smycz nie. Ale ja tylko też dostałem do czapek, to ja na przykład cały czas mam taką tendencję, że noszę czapkę w domu starych, nie? Ale że zimową. Tak, tak. Okay. I wiesz, na przykład Vixen nawet, którego mijałeś tutaj, wiesz, on okay. Tak...
czemu ty jesteś obraz w czapce? No, jakby dla niego czapka to jest jakby pomieszczenie zdejmujesz, a dla mnie to był taki lifestyle, nawet przy Wigilii próbowałem to przerobić, ale no, na to, no wiesz, siła rodziny, dobra, zdejmij tą czapkę, co ty jesteś, i ty klasyczny, to ty jesteś Żyd. No wiesz, dobra. A ja mówię, że po prostu... To powiedzonka nie, nasza. Lubię czapkę, jakby to jest mój imidż, to jest moje trochę wyrażanie siebie, nie? No czapeczka, tak. Wystają włosy i to jest takie moje, ale no starsza tata, taka naszych pokoleń, naszych rodziców, to oni trochę tego nie rozumieją nadal, ale to wiesz, czasami zdejmuję, bo naprawdę jest mi gorąco. No to dobrze, że przynajmniej to czujesz, nie? Tak. Bo to też, wiesz... Paweł jakiś raz przyszedł, miał takie gogle, te gogle, co jest do snowboard i mówił, że on jest Ero. tak mam, że to kiedyś powiedział, no? Nie podkręcaj, no. Nie podkręcaj. No nie, ale naprawdę, ludzie wszyscy mówią jakby też, że ja też Pawła poznałem, że jest podobny do Ero. No dobra, słuchaj. Pozdrowienia dla Michałka przy okazji. Nie, ma lat 300 kobiet. Tak, ilu lat. No a dobra, ale słuchaj, ale powiedz mi tak, czy jakby ten moment właśnie, jak pogadaliśmy o tym Waco i tym zip składzie, a kiedy ty poznałeś się z RDW? Czy to już było potem, czy to było też mniej więcej w tych czasach? Kurczę, jakoś tak równolegle, no bo RDW reprezentował Trójmiasto z tym składem, w składzie Analogia. No. Dodatkowo, wiesz, był beatboxerem. Tak, tak. Na koncercie Paktofoniki też nawet był. Nawet tam. No. Więc jakby no, trudno się było, jak było, wiesz, kiedyś to było tak, że było 5 hip-hopowców albo 5 raperów w Trójmieście, 4 w Katowicach, wiesz, 12 w Warszawie i to tak to wyglądało, nie? Więc tak naprawdę my się znaliśmy prawie wszyscy. Nie? Mówię o tym takim, tych, którzy gdzieś wychodzili poza, wchodzili właśnie na pewien poziom i tak dalej, nie? Mimo tego braku internetu i jakiejś takiej komunikacji social mediowej. Więc to było bardzo spoko. Z RDW nie pamiętam tak naprawdę, jak się poznałem. Natomiast no, zrobiliśmy parę fajnych kawałków, między innymi ten kawałek Jak nie my, to kto z kolei, który wyszedł chyba w 2006 czy 2005 roku. No, fajny klip właśnie. Tak, taki dedykowany w ogóle takim starym bitwom New York City Breakers, Rocksteady Crew i w ogóle generalnie kulturze hip-hop. Efekty komputerowe też były takie fajne. Tam. No takie ten, nie? Jakby już nie na te czasy, ale były. Więc to było spoko. Później też na jego solowej płycie gdzieś tam... Ja mu towarzyszyłem, on na mojej płycie też mi towarzyszył, więc też pozdrowienia dla Radka. Teraz jakoś tam od paru lat nasze drogi się rozeszły, natomiast no, nie zmienia to faktu, że tworzyliśmy tą kulturę w Trójmieście i on był jednym z tych osób, która się wybijała. On był z Gdyni po prostu, jednym z pierwszych raperów, który się po prostu wybijał. Tak? Mówiąc Gdyni i Belmondo. Tak, no Belmondo to później już, nie? No tak, tak, ale tak chciałem nawiązać do Gdyni, że... Młody G. Ale dobra, ale jeszcze gadać o rapie, ja to jestem laik, ale jeszcze ciekawi mnie w ogóle ten temat bombingu, nie? Okay. Całej tej subkultury, jeśli chodzi o graffiti, bo to jest takie coś, że ty to widzisz na mieście, bo jakby uczestniczysz w tym, nawet nie będąc w temacie. I to jest ciekawe, bo na przykład niektórzy ludzie myślą o tym, że to jest totalny wandalizm. Po co to komu? Ty to wytłumaczyłeś na początku właśnie, że... No są ludzie, którzy jadą SKM-kom, nie wiem, przez Trójmiasto i nie patrzą na to, na obrazki, które są, nie wiem, wzdłuż linii, tak? Na przykład, bo mamy dość mocno zbombioną tą linię, zawsze mieliśmy. To mało miejsca jest wolnego, a praktycznie nie ma w ogóle. Ostatnio do mnie zadzwonił kolega z jednej telewizji. I mówi do mnie, że potrzebuje zrobić wywiad, bo wyjątkowo w styczniu jest dużo kolejek pomalowanych na nowo. Wróciły? No, tak, no trochę jakby się zagęściły ruchy. Nawet metro warszawskie to było ostatnio bombione. Okay. No i wiesz, i mówi do mnie, że potrzebuje zrobić do telewizji, bo jest redaktorem, potrzebuje zrobić wywiad, w którym... Tak nie do końca, że to jest tylko wandalizm, opowie normalnym ludziom, czemu ktoś maluje, spróbuje uświadomić, czemu w ogóle malują kolejki i czy to jest w ogóle, zada pytanie, czy to jest wandalizm, czy to nie jest wandalizm i tak dalej. I czy mam kogoś, kto mógłby tam o tym pogadać. Ja zadzwoniłem do jednej, drugiej, dwóch osób, tak zapytać trochę już, tak wiedziałem, że i tak będzie, jaka będzie odpowiedź, ale mówię, jest prośba, no to ten, nie? I jakby, no nie ma sensu w ogóle, bo nie wytłumaczysz, no. Zwykłemu człowiekowi, który nie robi graffiti, nie wytłumaczysz, dlaczego częścią całej kultury graffiti jest ta część nielegalna, malowanie pociągów, malowanie, nie wiem, murów, linii i tak dalej. A pamiętasz jak robiłeś tą imprezę i na tym jednym domie zrobił taka, ten jeden, co wtedy tą imprezę? To była jakaś traka? No, nie pamiętasz? Co w Bocznym Wejściu. A, tak, tak. No tam robiliśmy jakąś imprezę i ktoś tam chytnął kamienicę, no to wiesz, kamienica, która została odnowiona, wiesz, ktoś tam sobie, wiesz,
chciał przetagować, no i była draka o to, nie mocno. Znaczy są takie momenty, że nie wiem, zdarzy się dwóch, trzech pijanych mocno graficiarzy, tak, takich, tak, którzy nawet na trzeźwo by czegoś nie zrobili, że idą przez miasto, zostało im kilka far po jakiejś akcji, i napierdalają po prostu gdzie popadnie i nie do końca widzą, jak to pijany człowiek, nie do końca widzą, że na przykład ktoś sobie odnowił, nie wiem, salon, tak, GSM albo salon kosmetyczny albo cokolwiek innego, i że to jest jakieś prywatne pieniądze, ktoś się postarał i tak dalej, nie? Czasem są takie miejsca, że ewidentnie widać, że są pod graffiti i nic się złego jakby nie wydarzy, natomiast no ciężko, to jest taka subtelna granica, nie? Między sztuką a wandalizmem. I myślę, że dlatego też graffiti jest takie, cały czas takie sexy, nie? Tak. A powiedz mi, najmocniejsza ekipa na świecie, jaka to jest? One up. No to prawda, że oni teraz są najbardziej widoczni. Mówię pod kątem jakiegoś kolektywu, który robi kreatywny bombing, nielegalny i tak dalej. Nie wiem, może są też jakieś bardziej hardkorowe ekipy, bo jest, nie wiem, trzech ziomków w jakichś fawelach i oni muszą, mają trudniejsze akcje, bo tam w ramach wojny gangów muszą przejść, no tak, wiesz, jakąś strefę po prostu, wiesz, który mógłby ktoś ich zastrzelić i tak dalej. Natomiast rzeczywiście się wyróżnia, tak jak Borys powiedział, one up, nie? Ale dużo jest podróbek, słyszałem o tym, że oni generalnie niektórzy jakby tam tagują one up, czy tam robią jakieś graffiti, ale to nie są oni, po prostu ktoś inny. Podklejają się pod ekipę, a na przykład kojarzysz Konksywę Kratz? Mhm. No i to wiesz, były momenty, kiedy nawet zwykli ludzie podbijają, wiesz, między sobą rozmawiają, ty, kto to jest ten kat, ja go wszędzie widzę, wiesz, naprawdę, gościu zbombił kiedyś, no to już chyba tak nie bombił, bo nie widzę tych ksywek, ale okay, no, zbombił po prostu całą Warszawę tak, tak ostro, że naprawdę pojechałem gdzieś do dentysty na jakieś osiedle, gdzieś w ogóle z dupy patrzę krat, wiesz. No tak, ale ty też jesteś, widzisz, ty jesteś widzem graffiti, nie? Czyli ty jedziesz tramwajem, autobusem, kolejką, samochodem i ale widzisz te rzeczy, zwykli, czytasz te rzeczy, nie? Ale zwykli też widzieli, bo też starawiać się... No nie wiem, ja mam wrażenie, że oni widzieli litery i że ktoś coś zrobił, zbombił albo coś, tak, nie? A nie, że widzieli po prostu konkretną ksywę albo coś, wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak, tak, tak. No jest tego... Ja byłem teraz na Bali i widziałem właśnie Indonezja, Bali, one up graffiti, co nie? No tak, oni są worldwide. One są wszędzie. Jestem na końcu świata, widzę ten tak. Fajnie, ale to też mi się podoba, taki kreatywny wandalizm. Są różne jakieś rzeczy, nie? Jakiś... Banksy właśnie coś... Nie, ale co w sensie? Czy... Że jakby, co myślisz o nim w ogóle? Widziałeś kiedyś to? No nie wiem, jak wygląda. Ja w ogóle szanuję wszystkich, którzy dają do myślenia, nie? I jakby próbują mieć wartość, nie? On jakiś ma tam przekaz. Ja nie wiem, wiesz, czy to jest jedna osoba, czy to jest team, czy to coś tam. To nie chcę mi się nawet zastanawiać, wiesz, jakby na tym, jak to dokładnie. A co myślą graficiarze o nim? Jakby, no, czy jest beka, czy jest jednak szacun? O co chodzi tam z nim? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Nie wiesz na pewno. Wiem, że nie. Plociuszki. A znasz tego pszczoła, on był dobrym towarzem, Mert. Kojarzysz go? Kojarzę, no. Pozdrawiam. To TGM kojarzy? On też rapuje, prawda? Tak, tak, tak. No. A taką ekipę młodą TGM kojarzyłeś? Nie. Okej. Okay. No bo JWP jest znane z tego, że Meat, tak? Meat z ekipy JWP. No tak, podpisuje się chyba, tak, nie? Tak, tak. No i ogólnie JWP też dużo nawijało o bombingu i też byli w jakichś tam fawelach, kiedyś nagrywali jakieś teledyski i też oni bardzo byli z tego znani. No przecież my się tak połączyliśmy w PCP, nie? Bo i Deluxy i JWP. No właśnie, dojdziemy do tego właśnie, co to potem, no do PCP to jeszcze, no. No, dokładnie. Ocieramy się, dobra, rozumiem. Jeszcze chwileczkę, słuchaj, tak, bo takie smaczki to jeszcze chwilę, słuchaj. A dobra, jeszcze. Poczekaj, jeszcze tylko jeden. A ten Frost jest jeszcze taki, nie? On tym Rafko może tam i widziałem. No że... tak, ale Frost tam, nie wiem, czy on z Hamburga, czy nie z Hamburga, ale gdzieś jakoś tak. Natomiast jakby, no tak, jakby kojarzę jak najbardziej. W ogóle Hamburg też mi jest bliskim gdańskim, bo to jest takie siostrzane, czy tam bratnie miasto Gdańska. Ja mam dużo znajomych, mój brat mieszka w Hamburgu i tak dalej, więc tam często bywałem i tak dalej. Zresztą te koneksje właśnie, chociażby ten graficiarz, który zrobił pierwsze graffiti w moim mieście, taki, które wyglądało jak graffiti, nie było robione farbami z puszek, nie w aerozolu, tylko takich, wiesz, co pędzlem malowaliśmy i tak dalej. No to też był chłopak z Hamburga. Pozdrawiam Rafałka też. No i co? I teraz jakby wiem, że Frost ma mocną koneksję z Merasem ze Szczecina. I robią wspólnie jakieś rzeczy, więc nie wiem, no jakby spoko, no. Tak, co oznacza skrót WTK? No czy mówisz o tym oficjalnym, czy jakiś, wiesz? No dajmy oficjalnego, bo ja... Who's the king? Okej. Bo ja myślałem, że warszawscy terroryści kolejowi. No też pewnie, wszystko co sobie wymyślisz, właśnie po to były te skróty, nie wiesz, tak samo jak było EWC i było, wiesz, FK wymiata cipą, bo a tak naprawdę to było, wiesz, East West Connection i tak dalej, ja też, wiesz, pewnie jakieś parę innych... Tak jak HMDB to Hugo wraca do posadu. Dokładnie, jeszcze mam takie pytanie, bo
Są filmy na YouTubie, kiedy chłopaki robią pociągi, jest ta adrenalina, to wszystko. No. Nie wiem, czy ty byłeś na pociągach, pomidor pewnie. Ale ja był, przed chwilą mówił. Tak, jakby, byłem, jakby uwielbiam to, jakby uwielbiam zapach tawotu, który miesza się z zapachem farby warozolu, którą tutaj czujemy po tych szablonach jeszcze trochę. Uwielbiam te dźwięki, które wydają po prostu, wiesz, nawet śpiące pociągi, bo potrafią wydawać dźwięki, wiesz o co chodzi. Uwielbiam tą taką ciszę, gdzie się musisz wsłuchać w to, czy, wiesz, czy tam nie chrupie jakiś kamień po prostu, bo ktoś idzie, albo czy się nie przemieszcza, nie wiem, sokista, bo kiedyś spali konduktorzy czasem, albo sokiści, wiesz, w kolejkach po to, żeby ich chronić i tak dalej. Więc jakby to cała, wszystkie te historie, każde, co wyjście na jar, to była historia. Ja to potrafiłem, wiesz, bo ty idziesz na jart, malujesz, później czekasz do rana, żeby złapać trafik, wiesz, później wracasz do domu o 10, wiesz, palisz, wiesz, fajkę haszyszu i dopiero idziesz spać, nie? Tak, właśnie, i tak super, dalej, nie? To właśnie, wiesz, bo pójście na, moim zdaniem, pójście na pociągi, to jest trochę też jak, bo ja mężowałem w Warszawie z ekipami, wiedziałem, że oni są graficierzami i też czułem, że oni robią pociągi. Nie pamiętam totalnie ksywek i pamiętam, że oni bardzo mocno melanżowali, dlatego że jak oni byli gdzieś na mieście, robili bombing, to były takie emocje, tak jak raper daje koncert na, nie wiem, 10 tysięcy osób, potem schodzi z tej sceny, to towarzyszą mu takie emocje, że on najczęściej sięga po alkohol, żeby to, wiesz, jakoś tak stłumić, prawda? I oni zawsze w nocy, rano, trzecia rano, gdzieś tam w klubie, oni wpadali ekipami, wiedziałem, że są po jakiejś akcji i strasznie chlali, bo chcieli to jeszcze bardziej podkręcić, bo byli z siebie dumni, byli zajarani. Kurde, wiesz, my żyjemy w ogóle w kraju, w którym jest kultura picia i tak dalej. Jakbym tego bym nie przyczepiał tylko do graficiarzy, którzy wracają z jardu, nie? Wszędzie, gdzie jest też ucieczka, ludzie uciekają w ogóle przed emocjami w ogóle, wiesz, w różne rzeczy. Czekajcie, bo nie wiem, czy to nie córa, a tam się dzieją. Tak, córka. Muszę odebrać. Bardzo was przepraszam. Dobra, to my Borys pogadamy. Dobrze. Dobrze, właśnie może Kaja niech powie coś teraz właśnie. Kaja, co robisz teraz? Kocza. Wow. Czyli słuchaj, czyli do twoich kolegów strzelano, czy nie? Do mnie strzelano. Strzelano, tak? Znaczy nie strzelano, w sensie nie strzelano, ale tam stój, bo strzelam były, nie? Chociaż ale nie, raz też poszły w górę, jak malowaliśmy w Elblągu kolejkę, a obok stał pociągi ze sprzętem wojskowym. I my to trochę zlekceważaliśmy i za blisko się tego kręciliśmy i nas tak trochę pogonili. Pamiętam, że jeden z ziomków z ekipy, jak spieprzaliśmy, to wrzuciliśmy się pod wagon towarowy, żeby pod nim się przeczołgać i pobiec dalej. I my mieliśmy tak, że mieliśmy tą wnękę tego skoku tam większą, miał trochę mniejszą i jak wypierdzieli, to prawie se skalp zdjął, nie? W sensie, że ktoś sobie rozciął głowę i tak dalej. Musieliśmy go wciągnąć po prostu po tych kamieniach. A czy były konsekwencje za pana od swoich ziomków? Wiesz co? Niżej troszkę? Może jeszcze trochę niżej, co? Jeżeli chodzi o moich ziomków... Albo położymy, co? Czy wolałeś położyć? No możemy. Dobra, czekaj. To może nie bezpośrednio, nie z moich ekip jakby, no ale tak jakby no było dużo osób, którzy gdzieś jakieś konsekwencje z tego tytułu mieli, nie? Dlatego teraz położyłem panu głowę do tyłu drogę, trochę, no. Bo Kaja jak zacznie tutaj, no. To zależy pewnie, nie? Połóż, proszę. Dobra, o, tu. Nie gnieździecie tam kamerka? Nie. To zależy, mam położyć głowę, czy nie? No tak. Dobra. To zależy po prostu, wiesz, w jakich to było czasach, co kto miał na koncie, wiesz, co akurat malował i tak dalej. Nie znam dokładnych, wiesz. Mam taką jedną historię, że kiedyś gościowi w Niemczech podliczyli wszystkiego pracę, bo tam byli tacy detektywi, co wiesz, zbierali zdjęcia w ogóle, wiesz, o co chodzi, że mieli archiwa wszystkich prac, tagów i tak dalej. To pamiętam, że jakiegoś takiego gościa, który był i dealerem, i graficiarzem, podliczyli na zasadzie tam 97 tysięcy euro. No i on tam po prostu zapłacił i poszedł. No. Dobra, słuchaj, pytanie dalej, bo wy mieliście studio, tak? To jest to tak? Tak. I kiedy one miało miejsce założenia? Jaki to był moment w twoim życiu? Czy to było właśnie przed PCP, czy... No to było tuż przed PCP, bo tam PCP nagrywało. No. To było na stoczni w takim baraku. W tym baraku byli tam różni artyści, były sale prób i tam jacyś malarze i my zrobiliśmy te studio. Robiliśmy fajnie, bo tak trochę robiliśmy z tego, co zastaliśmy na stoczni, nie? Wewnątrz. Czyli robiliśmy to z cegieł, z pieców takich stoczniowych, robiliśmy to z drewna, które tam znaleźliśmy, wiesz, ta stocznia już się rozpadała. Niektóre tylko elementy kupowaliśmy w jakichś sklepach, wiesz, żeby tam poskręcać jakieś śruby, nie śruby i tak dalej. Tak naprawdę wszystko było z takiego recyklingu, albo większość. No i co, w tym studiu stocznia
Brachu nagrywał płytę, swoją pierwszą solową, to też raper z Trójmiasta, jeden z pierwszych. A taki zespół z Trójmiasta, przypomniał mi się, był taki Elegance, to też nagrywali, czy tam był, nie? Było coś takiego, no. Oni mieli taki utwór, ten rap, coś tam, ten rap, to coś. A to był, to nie był... To nie był Trójmiasto? Poczekaj, nie, ale to nie był zawodnik z Kaszalotem, nie? Czy to był zawodnik? Chyba tak, okay. No. No zawodnik teraz robił fajny, jest reżyserem, czy tam producentem nawet w wideo, robił taki fajny dokument, polecam wam wszystkim, o Luneju właśnie, nie? I można to gdzieś znaleźć na YouTubie, na jakichś jeszcze platformach streamingowych, ale to jest bardzo fajny dokument właśnie, który trochę tłumaczy artystę po SP, graficiarza, który gdzieś różnego rodzaju emocje, tam chyba główną emocją jest jakaś agresja, właśnie wtłaczał w graffiti i tak dalej. Fajna opowieść, dużo można zrozumieć i też ciekawie się to ogląda, więc to polecam. I to robił akurat zawodnik właśnie z tego Elegansu. No ale wracając do studia, no to był Brachu, później było tak, że zaczęliśmy nagrywać tam PCP i chłopaki przyjeżdżali i z Krakowa, i z Warszawy. Często było tak, że dużo właśnie się... Ciężko pogodzić chyba było, tak, nie? Że takie no przecież to była zgraja takich indywidualności po prostu i takich różnych, wiesz, jeden lepszy od drugiego ananasik. I często było tak, że wiesz, 4 dni miały być nagrywek, a 2 dni czy tam 3 były po prostu melanżu i dopiero, wiesz, 2 godziny przed pociągiem ktoś wsadził zwrotkę albo coś. No. Dużo było takich sesji i spotkań. No ale ta płyta jakoś tak, wiesz, krok po kroku, małymi kroczkami powstawała. No a właśnie, poczekaj, jeszcze, no. Wiem, bo to przerywam cały czas. No i dobrze, trzymaj jakąś agendę. No. Chodzi o to właśnie też, jakby chciałbym się dowiedzieć, i też pewnie tutaj widzowie, jak w ogóle, kto wpadł na ten pomysł właśnie, że te ekipy właśnie Delux, Intaksonator i JWP, czy nie, Delux i JWP, Intaksonator. No. I właśnie kto na to wpadł właśnie, żeby się jakby połączyli się razem, kurde, zróbmy taki mega projekt po prostu, no bo ten projekt dla mnie to był bardzo kozacki i powiem ci, no katowałem to, pogadam jeszcze o kawałku zaraz o tym, no i kto to wpadł, powiedział, że dobra, róbmy to. Słuchaj, jakby no, tak naprawdę wszystko to powstało z jakichś tam też w cudzysłowie energii, nie? No bo z Kosim nagraliśmy kawałek graffiti, więc już Delux i JWP jakoś były, wiesz, połączone. Już Gdańsk z Warszawą coś zrobił, nie? Później było tak, że po tej składance Waca Intoksynator zaprosił i JWP i nas na swój album, więc już to było w jakiś taki sposób połączone i tam 2 lata później po płycie Intoksynatora wielkie hity był u Kosiego Sylwester gdzieś tam na przedmieściach Warszawy i na tym melanżu gdzieś sobie tam siedzieliśmy, właśnie był Ryba, z tego co pamiętam Kosi, ja... Ryba bez deski? Nie, Ryba Lunej, nie? Znaczy Ryba też, wiesz, Lunej też był skatem na początku, nie? Rybson wtedy tak? Tak, Rybson, no Rybson rapową, a ja mówię na niego Ryba, natomiast Lunej ma tą artystyczną, Rybson rapową. No i co? I tam gdzieś sobie już w godzinach prawie wczesnorannych gdzieś tam rozkminialiśmy, no i gdzieś powstał pomysł, ej, może nagramy tą płytę razem, nie? 3 ekipy, wiesz, jedna siła, wspólny język i do tego jeszcze JWP wniosło w sumie producenta największej ilości tych podkładów, na które się znalazłem na PCP, czyli Kubę Ostapa. Doszedł do tego skrecze Crime'a, skrecze DJ Acenta, skrecze chyba wszystkie skrecze były. No i co? I powstał 9 MC, 1 producent, 2 DJ. No i też wiadomo, tam był Waco, prawda, w kawałku Globetrotter i w kawałku... Gitarka legendarna. Jeszcze jeden kawałek był Waca. No i powstała ekipa, taki wiesz, trochę polski Wu-Tang Clan, można powiedzieć, nie? Co prawda nie z jednej dzielnicy, natomiast łączący 3 lokalizacje, trzy miasta, Gdańsk, Warszawę, Kraków. Tak się śmieję też, bo Signer ostatnio zaprojektował okładkę naszego winyla i zrobił takie coś, że z przodu jest tam niedużo, po prostu tylko mały napis w lewym górnym rogu, północ, centrum, południe. I zrobił tak, że jakby dziurkaczem są 3 dziurki zrobione z przodu i on to zrobił dokładnie w tych współrzędnych geograficznych, gdzie jest Gdańsk, Warszawa i Kraków. I ludzie nie kumali, dostawali tą płytę na przykład i mówili, ej, a moja jest wadliwa, nie? A wiesz, to był jego zabieg. No, zabieg jakiś tam, wiesz, po prostu graficzny i ten, no i kreatywny.
No i co? No i po tym Sylwestrze zaczęliśmy się już tam powoli zbierać, wiesz, właśnie i bity i tak dalej. No i zaczęliśmy realizację tego wydawnictwa. Mi jeszcze przyszło do głowy, żeby to może samemu wydać po prostu w sensie tak jakby niezależnie, bo jeszcze wtedy była takie parcie na niezależność, żeby nie iść do jakiegoś majorsa, tylko po prostu samemu decydować o tym, co się robi i nie dawać innym zarabiać albo coś tam. Nie wiem, czy to był dobry ruch, czy nie. No, taka poszła decyzja. Były pewnie tego plusy i minusy. Staraliśmy się to jako, wiesz, tacy w sumie żółtodzioby wydawnicze na tamtym etapie zrobić jak najlepiej to potrafimy. Wiesz, płyta miała 4 klipy w sumie, wiesz, gdzieś tam pojeździliśmy za granicę, żeby porobić teledyski, no bo uciłany był kręcony. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, właśnie, bo dużo osób jakby właśnie jakby usłyszało was jakby najbardziej o tym, po tym utworze właśnie Uciłany Giecik, nie? Że w Holandii, to też jak w Polsce było tak, że ludzie jakby nie kręcili klipów w Holandii, to było takie... No tak, to był początek, nie? Tak, to było, wiesz, z takim ziołem kojarzone i to było takie luźne po prostu i też nie przeszkadzaliście. I nie było na przykład, starsi na przykład nie hejtowali was wtedy, że o, jarałem marihuana albo coś, tylko to było przyjemne, ten refer Mercedesu. No wiesz, wszyscy byli ubrani, pamiętam, miałeś kurtkę Moro taką, nie? Tak. I każdy miał właśnie też inny jakby styl, nie? Ale na przykład mi też się bardzo podobał utwór ten właśnie Gruby Melanż Sztuka Adaptacji, nie? No to był pierwszy singiel. No tak, tak. I jakby on jakby nie zażarł jak Uciłany Giecik. A powiedz mi właśnie, to muszę ci zadać właśnie pytanie, dlaczego on właśnie był tak podzielony, że on był za długi, czy jak to było z tym... Mówisz z Uciłanym Giecikiem? Nie, generalnie Gruby Melanż Sztuka Adaptacji. Nie, to zrobiliśmy tak, żeby było w tym kawałku, no bo w Grubym Melanżu, który był bardzo fajny według mnie kawałkiem, był Indoksynator i JWP, a nas tam nie było deluksów i że było deluksy też w tym pierwszym singlu, żeby powiedzieć, że to jest coś więcej, no to połączyliśmy dwa numery i daliśmy Sztukę Adaptacji, w której były deluksy. Mhm. Nie? I to był nasz numer, jakby nasz wkład na tą płytę. A bo tam taki... Adaptacji, Sztuka, coś tam. No i co? I to był pierwszy singiel, ale później rzeczywiście było tak, że w ogóle Uciłany to w ogóle miał nie być na tej płycie, bo taki był trochę, niektórym się wydawało, że jest przypałowy, za mało hardkorowy, za mało, wiesz, hip-hopowy i tak dalej, więc były jakieś takie głosy na tak i na nie, ale finalnie przegłosowaliśmy to, żeby ten numer był. No i stał się też tak już mieliśmy hymn, trochę mówiliśmy wcześniej o kawałku graffiti, hymn graficiarzy, to był hymn ludzi, którzy wierzą. Tak, jarają marihuanę. I co? I stwierdziliśmy, no już wiesz, gdzie nagrywać klip, no to Amsterdam. Wzięliśmy jakąś, wiesz, porządną w sumie ekipę filmową, jak na tamte czasy, Grupę 13. Oni tam nakreślili jakiś mocny scenariusz z jakąś walizką, coś tam, żeby to rozkminiać, a my zrobił znowu po swojemu po prostu. Pojechaliśmy na 4 dni tam do tego Amsterdamu, 3 dni pierwsze to był Gruby Melanż. Oni nas szukali po całym Amsterdamie i umawialiśmy się na jakąś miejscówkę, wiesz, X, o porze X, a my przychodziliśmy na tą miejscówkę 8 godzin później. Oni, wiesz, no już teraz nie ma światła, coś tam, więc pomysł tej walizki odpadł z racji tego, że zostało mało czasu i ostatniego dnia przed wyjazdem, no to co robimy? Oni już chcieli w ogóle wracać wkurwieni, a my tam wpadliśmy na pomysł, że dobra, to chodźcie, wynajmiemy gondolę i się przepłyniemy tą gondolą, nie? Tą barką. No i popłynęliśmy tą barką. To było w sumie śmieszne. Wtedy jeszcze była tania, nie? Bo kiedyś właśnie te ceny, teraz jak się tam przepływasz tym, to trochę już są. Wiesz, niektórzy byli tak zmelanżowani, że tam, wiesz, ta barka płynie po jakichś ekskluzywnych restauracjach. Teraz robimy, a ktoś tam na tyłach tej barki żyga do wody. Nie, tak. O, tak jest, okej? Tak, no. No i później przed wyjazdem jeszcze zrobiliśmy jakieś zakupy, przy okazji dograliśmy Mercedesa i tam parę jeszcze ujęć w coffee shopie, no i tak powstał teledysk, który mimo braku scenariusza, mimo totalnego spontanu, był najczęściej wyświetlanym polskim teledyskiem na For Fun TV, gdzie głosowali ludzie, a trzecim w ogóle ze wszystkich. Chyba tam Robbie Williams nas wyprzedził w tym roku i taki był, pamiętacie, Sandal Beep, co tych dwóch, nie wiem, Rumunów na skrzydle samolotu, coś tam. Pamiętacie, Sandal Beep było takie, nie? Że każdy myślał, że dzwonią z sandała po prostu, tam z klapka, nie? No, więc i tak zażarł ten kawałek, że i studenci słuchali, i młodzi, i starzy tego kawałka i tak dalej. Szkoda, że... Był jeszcze remix jakby tego na innym bicie i już nie było takiego, to fajnie akurat. Były dwie wersje tego utworu. To prawda, no ale ta wersja, która tobie się bardziej pewnie podoba, ta taka bardziej regowo-dubowa z takim... No ta, co była w telewizji po prostu. No tak. No to jest, tam Korzeń dograł gitarkę, nie? A Korzeń jest, no to jest taki jego rytm i to dużo zmieniło, że on był taki właśnie rasta trochę ten kawałek, nie? Przy okazji. Ja gdzieś tak zrobił na YouTubie. Ten kawałek? To jest najlepsze, że my nie mamy oficjalnego kawałka kanału PCP, więc on na różnych kanałach u różnych ludzi, którzy sobie go po prostu wgrali, miał na jednym milion, na drugim dwa, na trzecim był zdjęty.
Nawet nie wiemy, ile tak naprawdę zebrał, bo na różnych, mówię, kontach, które były nie nasze, gdzie go powrzucali i tak dalej. No. Tak, 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 tak. No. Na różne jakieś, wiesz. Na taką książkę to jest? Ty, pamiętam takie coś, no. No jest to. Jest, to jest ta ekipa, nie? Jakby, więc ogarnijmy to, nie? Ogarnijmy to naraz. I jeszcze są, że właśnie ludzie z trzech miast, a nie tak jak Wu-Tang z kilku dzielnic, znaczy z jednej dzielnicy, nie? No tak, tak. A kiedyś było w ogóle, bo to było ze strony Kuba O właśnie, bo kiedyś by koszulki jakieś Kuba O widział, nie? On to no to jest Kuba O, nie? No. Kuba O, stop. No i... A coś było takie prosto, nie wiem, czy... Gdzie jesteś? Coś było, no. Gdzie jestem? Tutaj. Okulary. To fajne. To była chyba, miałeś chyba kurtkę czy bluzę Bifri chyba, nie? Nie, tu etylinę mieliśmy. Ale etyli... A nie miałeś Bifri? Z Jankiem Boskiem. Ta Moro to była etylina, czy nie? Ta Moro kurtka? Nie, Moro to była w ogóle Focusa. Aha. A my byliśmy gdzieś tam sponsorowani jako Deluxe przez etylinę, przez Janka Boska, nieżyjącego już, świętej pamięci. I no i tyle, no to akurat to ma. A w ogóle te zdjęcia, bo to jest taki zmontowane, cała ekipa jest zmontowana, to robił Tomek Sikora te zdjęcia, czyli gościu, który robił Snoopowi, Method Manowi i tak dalej. Była wystawa jego i tak dalej. No więc to w ogóle te zdjęcia były. No, ja w ogóle jak zobaczyłem go w ogóle na jakiej foty, w ogóle robił ilu raperów w Stanach po prostu. No. Także miło, że jesteśmy w tym gronie, wiesz, jakby tych. Oddaję książeczkę. Albumik właściwie. No ale no dobra, to sobie potrafię jeszcze z tym. No właśnie, a z tym właśnie bardzo. Nie mogę też wypowiedzieć. Globetrotter, no. Globetrotter, po prostu, nie? To też było to właśnie takie właśnie ciekawe właśnie, że w tych innych krajach to też takie było. Teraz wiadomo, jak raperzy na przykład, wiele co zrobiło karierę na przykład raperów, no. Na przykład pojechało za granicę i zrobiło sobie duży hype na przykład, nie? A na tamte czasy tak jakby raperzy za bardzo nie wyjeżdżali za granicę, nie? No nie, później jak już PCP tam nie było kontynuacji, no to JWP zaczęło wyjeżdżać, dużo robiło tych teledysków i jakby szło na tym patencie. Natomiast no Globetrotter to w ogóle jest taki kawałek, który w kraju, gdzie te podróże nie były tak modne jak teraz, nie było tanich lotów, to też było takie trochę, to było, nie było takie na wyciągnięcie ręki, to ja wiem, że dużo ludzi po tym kawałku po prostu zaczęło podróżować, nie? Zaczęli jakby zbierać pieniądze, myśleć o tym, jak wyjechać, gdzie wyjechać, zebrać ekipę, wiesz, i coś tam. Fajny był taki moment parę lat temu, gdzie ja dostałem od takiej firmy Everyday Holiday koszulkę Globetrotter, tak. Która była inspirowana tym właśnie kawałkiem, na zasadzie jakimś podziękowaniu i oni powiedzieli, że wiesz, że tak naprawdę ten kawałek zmienił ich życie, że zaczęli dużo podróżować i coś tam. I ty mówisz, wiesz, mówisz fajnie, że masz taki, wiesz, impact, nie? Że masz wpływ na innych ludzi i tak dalej, nie? Fajnie. Słuchajcie, bo Izu do mnie pisze, czy ja mogę tylko krótko do niego oddzwonić i to nie przeszkadza? Że... Nie, bo to nie ma sensu, tak wiesz, to jest prywatna gadka. Też. Nie, tam nie ma prywatnego, moment, to jest szybko. Jakby. Dobra, Kaja, co zrobiłaś teraz? Poczekaj, zrobię. Kaja ma taki styl, że się skupia, słuchajcie. Tak, ja nie mówię nic. Szykuj pytania. Mamy już ponad godzinę 20. Słuchaj. Siema Izu, ja jestem jeszcze na tym wywiadzie u tego Borysa i coś tam, więc jak będę za chwilę kończył, to będę się do siebie odzywał. Ty już wróciłeś, tak? Przyleciałeś z powrotem? Okej. Okay. Myślę, że jeszcze trochę tutaj, wiesz, parę rzeczy. Najpierw bym skończył, po prostu zdjęcia, ale ci mówiłem. No dobra, no to w takim razie, jak będziemy kończyć, to będę do ciebie się odzywał i będziemy próbować, nie? Żeby się spotkać. Chyba, że chcesz się zabrać ze sobą. Okej. Dobrze. Dobra, pa. Do dziewczyny Fabian nie szedł. Tak? Dobra, no. Słuchaj, dobra, bo Fabian... Ale Izu... Izu Ugonoch, no. A, no to mordeczka. Panie tu? Wiesz co, być może tak, że zadzwoni, bo są warte. To Paweł zostaje. Chciał iść, no to już zostaje. Wiesz co, razem ja byłem przez chwilę w moim życiu byłem promotorem bokserskim i mieliśmy robić galę boksu zawodowego z Darkiem Michalczewskim. Pogadał o Izu miał tam być główną naszą, wiesz, naszym czarnym koniem w tym i mieliśmy robić galę. Właściwie ta gala już była praktycznie przygotowana, ale tuż przed organizacją umarł jego trener Andrzej Gmitruk. Okay. Zresztą dwa miesiące wcześniej umarł też mój tata. To był jakiś taki dziwny okres kombo. No i Izu nie był w stanie tak szybko się jakby zebrać do tego, żeby pod wodzą innego trenera zawalczyć o pas mistrza Europy, bo taki była stawka tej gali. No i to się gdzieś tam rozeszło. Nie? Natomiast znaliśmy się wcześniej oczywiście, wiesz, on też, fajnie. Izu kiedyś się też rapował, przecież zanim zaczął te K1 i tak dalej. Nie? Mamet Adamek. Opowiedz mi, co o tym myślisz, na kogo byś postawił kupon? Adamek.
No jasne, że tak, no bo to jest jego, tak, jego płaszczyzna. Mówię, wiesz, o boksie. Natomiast różnie może być, jak to wiesz, jak to w sportach uderzanych i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ja nie obstawiam, nie jestem za hazardem, nie wspieram jakby, znaczy nie wspieram moim portfelem takich rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście bokserską większe szanse ma Adamek, ale tak jak powiedziałem, nie wiem, kto wygra. Ty co uważasz? Ja myślę, że no kurde ciężkie, nie? To jest właśnie piękno tego sportu, nie? Że naprawdę wiele ludzi stawia na tego Mameda, bo szybkość, młodość, wiesz, będzie go kąsał, będzie odbiegał, co nie, coś tam. No już też nie młodość, ale rozumiem, o co chodzi. No. Ale Mamed ma dalej skill, naprawdę, ale to jest jednak Adamek, to jest jego płaszczyzna, boks. No. Kurde, serio, naprawdę, jest tu tak wielka niewiadoma. Jeżeli Mamed wygra szybko, to każdy będzie mówił, o, nie mówiłem, a jeżeli to przetrwa naprawdę tyle rund i Adamek i Mamed wejdzie w jego grę Adamka, czyli bokserską. Ale tam jest 6 rund chyba, nie? To też nie jest aż tak dużo, nie? No, wiadomo, nie jest to taki ten, ale no, powiem Ci szczerze, że uważam, że takich walk jest fajnie. To trochę lekki freak fight zahacza. No tak, nawet wiesz, mieliśmy ten Naganu z Furym, to mnie zdziwiło i dlatego teraz nie jestem w stanie powiedzieć, nie? Bo gdyby Fury, nie wiem, normalnie zbił, tak jak to wyglądało na początku, że to będzie zbił Naganu, to ja bym też to powiedział od razu, że Adamek tam zbije, wiesz, Mameda, nie? A to tak pozwala, to powoduje, że trzeba się dwa razy zastanowić, nie? I tyle. Nie, ja jestem za takimi walkami, bo wzbudzają emocje po prostu i to no jest tak, fajne, no tak, no tak. A jak na przykład Szpilka z Pudzianem ostatnio, nie? To... No, myślałem, że pójdzie naprawdę coś tam pokaże. Ale to właśnie tutaj wygrał, wiesz, boks trochę, nie? W sensie tak jakby, w sensie mówię, że skille bokserskie wygrały nad tym, że tam Pudzian chyba za bardzo uwierzył, że i że za bardzo się odsłonił i tyle, tak. Dostał karę, nie? Potem Materli trochę tak się poczuł pewnie i... Może tak być. A ty czułeś jakieś sporty? Słuchaj, wiesz co, ja lubię boksować, mam ulubionego swojego takiego miejsca, gdzie zdarza mi się trenować we Wrzeszczu u trenera Buczkowskiego i to jest fajne miejsce, jak to wiesz, jest to, moja dzielnica i tak dalej. To jest to. No mocno, aż się zdziwiłem. Tak, to jest salka Sako, natomiast to jest taki, no mówię, i ziomek, to jest w ogóle taki facet, przy którym ja się trochę czuję, jakby wiesz, tak trochę, że on, jak ja jestem nieogarnięty czy coś, to on mi tak powie w dwóch słowach, że tak wiesz, żeby wracać do funkcji faceta po prostu, okay. Nie? Z pizdy, wiesz o co chodzi, nie? I to jest fajne, ale też w ogóle pracując z młodzieżą bardzo, bardzo mocno polecam sporty uderzane, bo to jest taki, wiesz, raz, że spalasz ten kortyzol, czyli ten hormon stresu, wiesz, możesz tą adrenalinę, agresję zużyć, czy jakąś złość, a po drugie to jest taki sport trochę medytacyjny, no bo wiesz, jak robisz tarczujesz, czy robisz cokolwiek innego, to musisz myśleć o kombinacji, a nie o niebieskich migdałach. I wyłączasz się, więc mózg odpoczywa, ciało się męczy trochę, tak, nie? Ja poznałem kickboxing właśnie dzisiaj w tym treningu i tutaj trochę sobie naciągnąłem mięsień, robiliśmy sierpy, ale jak wchodzę na przykład na salkę, to czuję, że to taki mój moment, tak? Taki trochę psycholog, tak? Że wchodzę, zaraz będzie trening, to jest moje, zaraz się zmęczę, zaraz wyjdę, będę miał fajnie podkręcone emocje, takie zadowolenie z samego siebie, trochę mnie boli ciało, bo jestem pochopany, wiesz, bo to kickboxing to jeszcze dodatkowo śniak, wiesz, wchodzi, co nie? Okej. Kamery. Źle trzymałem na midla. Jeszcze, czekaj. Ostatnie pytanie. Czy znasz Wielkiego Bu? Czy kojarzysz? Nie znam Wielkiego Bu. A kojarzysz? Nie. Z Pomorza Wielki Bu? Nic ci to nie mówi. Nie. Okay. Nie. Ja nie wiem teraz, przez to, nie wiem, czy na pewno słyszałeś o nim. No nie. Nie słyszałeś o Wielkim Bu? Nie. Dobra, to kończymy. Borys, przyjmuj lek. Nie, ale wracając jeszcze do boksu czy do kickboxingu, jakby polecam wszystkim. Chłopakom, dziewczynom, moje córki też jakby ostatnio zapisałem, są zajarane. Poszły na razie 5-6 treningów zrobiły, ale są zajarane. I większe panowanie nad ciałem i tak dalej, więc jakby... Sam chodź lepiej prowadzić też później, bo jeżeli jesteś skoordynowany ruchowo, to jesteś w stanie też sam, jak jeździ furą, to jestem w stanie tak szybko reagować, przez to, że ja sobie robię kombinację, to mi to strasznie pomaga w samochodzie i jestem taki, że mam mega dobry refleks, ale widzisz, jeszcze kończąc, freak fighty, fame, srime, wiesz jak to jest, ale naprawdę, jak jestem na salce, albo patrzę na inne salki, Gorilla, Uniki, tam jest tyle ludzi, tam nie było nigdy takiego hype'u na sport jak teraz. No to prawda, jakby w Trójmieście też jest parę szkółek, wiesz, takich mniejszych znajomych i też widzę, że się rozwijają, jest taka szkółka duża na stoczni, bo tam są takie możliwości z racji tego, że to jest miejsce w centrum, więc ludzie nie mają daleko, a te pomieszczenia są duże. I tam jest taka szkoła
takiego trenera Brzostka i tam jest takie coś, że ostatnio, no nie wiem, tam po 50-60 dzieciaków na raz trenuje, nie? Tam są zajęcia dla dzieci z Downem, tam są z chorobą Downa, są dzieci dla dzieci z autyzmem, kobiety, faceci, profesjonaliści, zawodnicy i tak dalej. Zajebisty klimat jeszcze w ogóle, bo Stocznia ma taki swój klimat, że ten, nie? Że jest hype po prostu. Jest hype i to jest dużo lepsze niż po prostu gdzieś tą agresję zużywać, po prostu tłukąc butelki pod sklepem, czy napieprzając się po prostu za to, że ktoś krzywo na kogoś spojrzy, nie? A pozornie jest tak, że jak się uczymy sportu walki, czyli mamy te pazury, to ich rzadziej używamy. Dokładnie. No, więc to wiesz, w białą broń. Tak. Ale to też jest fajne, że jak ja sobie gdzieś tam chodzę i już naprawdę gdzieś tam z półtora roku tak regularnie chodzę, to czuję też po prostu, że mógłbym komuś też pomóc, jakby ktoś był w zagrożeniu. Że wiem, że na przykład jest duży rasizm i sam jeżdżę metrem. Mhm. Byłem kiedyś, jak nie ćwiczyłem, były momenty, kiedy wiesz, dwóch chłopów obgadywało kogoś. Mhm. I wiesz, czułem, że ktoś się czuje niedobrze z tym, nie? A wiedział, że okay. To jest o nim. I wiesz, nawet takie zwrócenie uwagi nawet to też jest przydatne, no bo nie chcę na to patrzeć, a szanuję, wiesz, jakby wszystkie rasy, niech sobie wszyscy sobie żyją jak chcą, mhm. Ale nie śmiejmy, nie dokuczajmy, nie? W sensie, i wiesz, myślę, że jakby komuś coś się też działo, to też fajnie mieć jakiś tam skill, żeby móc komuś pomóc. Wiadomo, że jeżeli ktoś wyskoczy z kosą, no to nie będę się co bawił, będę starał się to jakoś... Znaczy, no to też są jakieś, wiesz, techniki, wiadomo, nie? Wiadomo, ale wiesz, chodzi mi o taką po prostu podstawę, żeby po prostu wiedzieć przynajmniej nawet jak się uchylić, wiesz, jak ktoś leci, nie? Żeby, wiesz, ten ruch skoordynowany był, prawda? Mhm. Żeby to nie było takie, wiesz, że całe życie nie umiesz się ruszać, przyjdzie jakiś moment, kiedy nawet nie jest to zależne od ciebie, a potrzebujesz cokolwiek zrobić, to nie? Zawsze fajnie, myślę, że fajnie cokolwiek wiedzieć, nawet pójść na 3 treningi, zobaczyć, jaka jest w ogóle opcja. Albo i więcej, ale to też jest takie, jakby gdzieś się mówi o, wiesz, taka hipotetyczna sytuacja, nie? Że idziesz przez park i dwóch typów dobiera się do laski, nie? Próbują zgwałcić, nie? I teraz są ludzie, faceci, którzy po prostu zrobią tak i se pójdą, wiesz, w drugą stronę, że niby nie widzę i coś tam. Bo nie mają dostępu do tej agresji takiej zdrowej, bo agresja to tak naprawdę to nie jest coś złego, nie? Druga kwestia jest taka, że jeden podejdzie, ale właśnie nie ma tych zasobów, nie ma tych pazurów, w cudzysłowie, wiesz, czegoś tam i powie do tych chłopaków, oj, zostawcie ją, bo coś tam, to jeszcze powiedzą, wypierdale, bo ciebie zwałcimy. A trzeci, wiesz, jakby mając te zasoby, powie to w taki sposób, że oni nawet poczują, że to jest, wiesz, że to jest przeciwnik że i że tak. I że nawet nie trzeba czasem użyć tego właśnie i po to się też robi. Taka pewność. Że on jest gotowy na coś, bo to też wszystko wychodzi z podświadomości. Prawda? Więc wolałbym być tym ostatnim niż tym pierwszym. Tak. No. I polecamy pomagać ludziom. W kryzysowych sytuacjach. Dobra, akcja. Dobra, kamera w zapisie, akcja. Słuchaj, a generalnie był pewien program telewizyjny i teraz właśnie chciałem sobie to... Wszystko przypomina właśnie, jak z tobą jest. Ja mam tak coś właśnie, jak ci mówię przez telefon, że tak trafię właśnie taki na Asperger, na fryzjerstwo i na rap. I słuchaj, i Druga twarz. Pamiętasz taki program, co był? No. I generalnie tam Mercedes, co przeprowadza właśnie tą kobietę właśnie. No też się działo w tym studiu, o którym pytałeś, tak, studiu Stocznia. Właśnie, że ona tam była i potem ona musiała się nauczyć rapować i było jakieś tam właśnie... No. Mocne to było. Ona dostała, ja nie wiem, czy z jednej strony, bo z jednej strony jakby no tam napisała ten swój kawałek, wystąpiła na scenie, czyli miała to doświadczenie, wiesz, zaczęła od niczego i coś tam się, wiesz, udało się. Nie wiem, ona konno jeździła czy coś, ja nie pamiętam, coś takiego. No, nie tak. Była nauczycielką właśnie, nie wiem, no to... I Mercedesu ją przeprowadzał wtedy, nie? Że on... I on przeprowadził strasznie, nie? Tak. Mercedes? Tak. Mercedesu. To tak jakby, wiesz, jakby trafik sześciopasmowa autostrada i jadą, zapierdalają samochody po prostu i on wziął za rękę i on ją przeprowadził. To było takie dla niej przejście, nie? Bo ona zobaczyła te wszystkie od bebechów, te melanże po prostu, nie? W ogóle, bo tam też było wiesz, koncert na koniec musiała, bo tam było jury i właśnie na koniec było pytanie, które z tych osób nie jest jakby raperem. Ja myślę, że ona jest na terapii teraz, nie? Ale to się nie wiadomo, co chodzi, ja nie wiem. Program był twoja twarz, tylko druga twarz, nie? Czyli ktoś, co robił coś innego. Był fryzjerem na przykład. Okay. Tak, albo nie wiem, tam właśnie grał w szachy, później musiał być motokrosowcem. Ale kim był? I ta dziewczyna była właśnie, nie wiem, coś robiła. Jakiś tam miała zawód właśnie, nie? Jakiś i była raperką potem? Tak. No, mieli zrobić z niej raperkę. Nie tylko. I później jury oglądało koncerty w klubie. W tym koncercie brali do koncertu ludzi, co słabiej rapują i lepiej rapują. I ją gdzieś wpieprzali pomiędzy. I ci jury musieli zobaczyć, kto jest tym bohaterem programu. Pytanie, tak. I albo ją trafili, albo nie trafili. Jak ją trafili, to...
to, że ona jest najsłabsza, to przegrywała, a jak ją nie trafili, to znaczyło, że dobra, dobra metamorfoza była. Nie? Co, udało się jej? Jej się udało, no, że jakby tam w sumie, że finalnie tam udało się to napisać i tak dalej. No ale ta droga była taka dla niej przez mękę, bo to trwało z tydzień albo dwa. Ja na warsztatach takich, co prowadzę z dzieciakami, to zaczynamy pisać tekst, wiesz, o godzinie pierwszej, przynajmniej o godzinie 11, o godzinie 11.30 już mamy, nie wiem, 8 albo 16, a 2 godziny później oni już występują na scenie i to trwa 2 godziny, a tam ona miała 2 tygodnie, wiesz. Ciekawy experience. Też gdzieś tam 2002-2003, coś takiego. Mega mocne. 20 lat temu. No. Taka inicjatywa wyszła. Mm. No, nie... Teraz by to się sprzedało. Fajnie to było. Ej, wracamy do tego. Robić na YouTubie. Ej, o nie, nie mów tego. Ale ten... Izu wpadnie jakby co. O, spoko. To mi fabel zostaje, bo chciałbym się... Tylko tam tutaj... mógł, zobacz. Ja mu zacięłem kurtkę na papier i on o tym wie. Zostawił mu taki kołczan zajebisty. Byliśmy kiedyś na tej imprezie w takim mega dużym hotelu. Jednego podbijam, Izu, masz tą kurtkę na papieri? On mówi, tak mam. Mówię, to ja ci ją załatwię. I on będzie wiedział, ja będę znowu to powiem. No kurde, ja mówię, to ty masz na każdego tutaj coś. Na każdego. Dobra, słuchaj, tak, kolejna rzecz, nie? Twój utwór, nie? Też, który też w Facebooku też był właśnie tam opisany, że wydałeś teledysk i też leciał w telewizji i też był taki wtedy trochę taki antyrządowy w ogóle na tamte czasy po prostu, nie? No, zaangażowany. Zaangażowany po prostu. No to też ciekawe, tą kamerką kręcony, ekipka ludzi tam... No to było kamerą taką 8, chyba to się tak nazywało. Fabian, kamera jaka? Fabian, gdzie jesteś? No. Akurat wyszedłem. Kamera 8, znasz? Ni chuj. Dobra, no. No taka, wiesz, no tam analogowy sprzęt, nie? No. No i ten, no, jakieś tam specjalne taśmy, kasetki, nie wiem dokładnie jak to tam było. No i dlatego ta jakość była taka trochę ziarnista i w ogóle. Natomiast no fajnie, nagrywaliśmy to w stoczni, gdzie jeszcze w ogóle można było w cudzysłowie za flaszkę czy dwie wynająć, nie wiem, platformę do wożenia kadłubów statków i tam można zobaczyć tą platformę w tym teledysku. Rzeczywiście to był taki kawałek, który trochę opisywał tą zmianę ustrojową. Ja przez jakiś czas, właśnie po tym jak uczyłem się zarabiać legalnie, mieszkałem w ogóle w studiu tym właśnie na stoczni, gdzieś tam na takiej części, nie wiem, livingowej, w sensie, że na jakiejś antroseli spałem i tak dalej. I tam było takie Muzeum Solidarności i tak sobie w wolnych chwilach parę razy poszedłem do tego muzeum i zastanawiałem się nad tą historią Polski i tak dalej. Stwierdziłem, że nagram taki kawałek, on się nazywa właśnie Obywatel MC. Jeszcze wtedy jakby rapowałem na PCP jako KR. I ta moja obecna ksywa właśnie stamtąd się wzięła z tego kawałka, bo kiedyś siedzieliśmy z Sokołem, zastanawialiśmy się, wydając pierwszą moją płytę solową Wprosto, tak, jakby czy zostać przy tej ksywie KR, czy jechać obywatelemce, jakby wspólnie jakby nam było bliżej jednak, żeby ten obywatelemce i tak jadę do dzisiaj. No ale wtedy byłeś właśnie skojarzony właśnie, że ludzie też jakby mówili właśnie KR, ale też było takie pasowało jakby... Pasowało, ale pasowało. To wiesz, to pasowało dlatego, że wiesz, ja jestem 7-9 rocznik, nie? Czyli ja tak naprawdę rodziłem się w poprzednim ustroju politycznym, nie? Więc te zmiany, które wiesz, demokracja i wszystkie inne stany wojenne, to się działo w momencie, kiedy ja byłem młody, więc tam to było w mojej gdzieś energii, wiesz o co chodzi, gdzieś tam i w momencie mojego dojrzewania to się działo. Pamiętamy, że się mówiło obywatelko obywatelu. Był obywatel Giece też, który gdzieś właśnie w tym budynku. Nie? Obywatel Grzegorz Ciechowski. Ja zrobiłem trochę follow-up do obywatela Grzegorza Ciechowskiego. Trochę do tego ustroju starego. A MC, no to wiadomo, to już jest ze Stanów, tak? To już jest mistrz ceremonii, to już jest takie bardziej hip-hopowe, rapowe. Nie? I to łączyło trochę tamte miejsce, w którym się urodziłem i to, co przyszło ze Stanów, czyli ten hip-hop, który po prostu tak naprawdę przyszedł. Można powiedzieć, jakby kiedyś mówiłem, uratował mi życie, bo rzeczywiście 2 razy miałem takie coś, że właśnie nie wiem, jakbym skończył, gdybym został w cudzysłowie na tej ulicy, dealował i zajmował się, nie wiem, takim procederem, a nie innym. A ja zaufałem, że ten hip-hop mnie gdzieś przez życie przeprowadzi i będę mógł robić to, co kocham i tak dalej. I rzeczywiście do dzisiaj go robię w różnych formach. Natomiast jest w jakiś tam sposób, oddaję ta ksywa, wiesz, moją drogę, nie? No ale właśnie też, bo nie powiedzieliśmy o innej rzeczy właśnie, kurde, dzisiaj mam coś z gardłem. Słuchaj, że właśnie kiedyś mówiono właśnie, ludzie kojarzą teraz, że właśnie MC jest najważniejszy, właśnie ten, co rymuje i w ogóle, ale tak, kiedyś to pierwszy był ważny DJ, nie, tak. To jest taka ciekawostka właśnie, nie wiem, dużo osób o tym, z tych starszych wie, a tych młodych nie wie. Jak się nazywa syn DJ-a? Eric. No Eric, i...
No i tak, rzeczywiście, no jakby chociażby ten początek kultury hip-hopu, o którym mówiłem we wstępie, nie? Że, no tak, jakby... we wstępie, no właśnie zaczynaliśmy gadać, no. No, no, więc jak najbardziej DJ-e, tak samo tancerzy. Zobaczcie, w Polsce w ogóle hip-hop się zaczął według mnie, no jakby, no, wydaje mi się, że tak było, że zaczął się od tancerzy, nie? Którzy gdzieś tam w latach już 84, 5, 6 robili zawody taneczne w breakdance'ie. Kwiatek chyba taki był? Też, tak, tak. Kwiatek, no, tam było spore ekipy. Ja mam też taki kawałek breaking na płycie Ghetto Deluxe, który jest hołdem dla b-boyi, bo rzeczywiście ci b-boye z Gdańska z ekipy ABC jeździli z Deluxami na pierwsze koncerty i tak regularnie jakby, bo często to były w ogóle, wiesz, jammy, nie? Nie tylko, żeby koncert, jakby tak jak teraz się większość to jest koncertu, tylko były jammy graficiarskie, na których później najpierw się malowało graffiti, później b-boye tańczyli, później był na sam koniec koncert, wiesz, więc wszyscy się z tych czterech kultur zbierali w jednym miejscu i to były super wydarzenia. W ogóle brakuje mi jammów, mogłoby się, coraz więcej jammów mogłoby się odbywać. Słuchajcie, jeżeli po drugiej stronie kamery jest, są tutaj, nie wiem, jacyś organizatorzy, animatorzy, miłośnicy hip-hopu i kultury czterech elementów, to róbcie więcej jamów, czyli przez cały dzień ludzie malują graffiti, później równolegle jest jakaś bitewka taneczna, do których skreczują i grają DJ-e, a wieczorem są koncerty. I to jest w ogóle zajebista rzecz, żeby po prostu to reaktywować. No super. Nawet nie z sentymentu, tylko po prostu to jest zajebista energia, nie? Bo to wiesz, koncertowe jamy, sceny to nie rozkaz, ale gwarantuje, że tam dobrych ludzi spotkasz. A właśnie jak te początki były też rapu, no. To jak ten DJ grał, to też oni DJ mieli problem w ogóle z tym też, że kradli muzykę im. Czyli były takie jakieś takie urządzenia takie z takim dużym dyktafonem po prostu i zapierdalali po prostu z tych imprez. Jacyś tam wtedy piraci mówili na nich, no. Po prostu i sprzedawali te płyty po prostu, że jest jakaś... No tak, no tak się rozpowszechniało w ogóle muzykę, no. Wiesz, przez przegrywanie z magnetofonu na magnetofon, wiesz, czy tam na kaseciakach jak były, wiesz. Dlatego boombox miał tak ogromny wpływ na rozwój punka czy hip-hopu, bo raz, że ludzie, wiesz, przechodziłeś obok grupy ludzi, leciała jakaś zajebista muzyka z boomboxa w parku, wiesz, ludzie tam do nich tańczyli, się ruszali, a ktoś inny przechodził, mówi, ej, co to w ogóle i tak dalej. Tak naprawdę tak się rozprzestrzenił hip-hop, dlatego w ogóle boombox jest tak mocnym, wiesz, narzędziem. Trochę też, wiesz, Walkman też jest mocnym, ale Walkman już jest taki trochę introwertyczny, nie? Bo ty sam sobie słuchasz na słuchawkach, ewentualnie mówisz komuś drugiemu, nie? Już nie puszczałeś w parku z Walkmana, nie? Tej muzyki. No tak. A tak to, wiesz, ludzie targali przez miasto na ramieniu kilkunastokilowe w ogóle boomboxy, wiesz, im większy, tym lepszy. Wiesz, te okładki LQJ-a, wiesz, gdzie on tam się jakby z tymi boomboxami i tak dalej. Zresztą ja sam mam w tym kawałku Hałas w teledysku, chyba największą europejską kolekcję boomboxów, bo tam ze 100 zrobiliśmy taką ścianę w tle naszego tam rapu, grania z boomboxów i się okazało, że we Wrzeszczu właśnie, czyli w takiej dzielnicy, do której jest mi najbliżej, w którym mieście, gościu miał, mieszkający przy dworcu tam chyba na Lędziona, miał kolekcję 102 boomboxów i naprawdę jest szlachetnie dobierał i tak dalej, to były takie mega klasyki. No i poprosiliśmy go, żeby nam udostępnił na nagranie tego teledysku. My się tak staraliśmy, zbudowaliśmy tą całą ścianę w ogóle i tak dalej. I najlepsze, że w ogóle w komentarzach nikt kurwa nawet nie zapytał w ogóle, czy to naprawdę, czy to jest, wiesz, tapeta, a ile tych boomboxów, a co to za kolekcja. Nikogo to nie interesowało, wiesz o co chodzi. My taką wczówkę hip-hopową mieliśmy wiesz, w kontekście tego nośnika i tak dalej, a nikt o to nie zapytał. No, tak czy inaczej, gdyby ktoś chciał, to 2 dni temu założyłem TikTok i są wrzucone tam 2 filmiki, wiesz, z akurat z tego teledysku z tymi boomboxami. Trochę żartuję z tą promocją social mediów i z tym wpadaniem na TikToka, ale też sobie pomyślałem, że właśnie pracując z młodzieżą, którzy mówią, że ta muzyka całkiem im pasuje, że jednak założę tego TikToka i że te takie klasyczne hip-hopowe, czteroelementowe w ogóle zajebiste zajawki będę tam wrzucał jako nawet artefakty. Trochę niech to będzie, wiesz, niech ta ścianka i te relacje będą takie muzealne, czy tam, wiesz, artefaktami, ale zrobię coś takiego, nie? Że wykorzystam te medium. Kaja, to jeszcze tutaj zobacz efekt końcowy tutaj. Widzę, że Kaja na spontanie w ogóle to nie było planowane, słuchajcie. Nie, te warkoczyki, no ale zobacz efekt końcowy. Pokażę ci w usterku, no ale na okay. Studiu Kaja idzie, już jedna strona jest, nie? Jedna strona już skończona. No dobra, słuchaj, no to, bo słuchaj, byśmy mogli gadać, już przejdziemy trochę dalej może właśnie, bo ja, słuchaj, ten wywiad już bardzo dobrze trwa, ale słuchaj, dobra, generalnie
Szybkie pytanie po prostu, już żeby tego nie pogłębiać. I co się stało z tym PCP? Dlaczego to dalej koncerty graliście? Tak u Ciebie mieście też graliście w tym, czy nie? Wiesz co? Ciebie tylko powtór, gdzie graliście? Wiesz co, jakby w Prabutach, tym takim rodzinnym mieście, nie? No w Gdańsku chyba też jako PCP nawet nie zagraliśmy koncertu, to ciekawe. Wiesz, to były takie, jakby inaczej, tak, płyta bez dwóch zdań jest jedną z najważniejszych płyt w historii polskiego hip-hopu. Takiej już drugiej prawdopodobnie nie będzie. I tam nie będę porównywał, czy to jest, wiesz, tak jak Wu-Tang w Stanach, czy coś tam, ale rzeczywiście nie było takich płyt, gdzie się graficiarze, raperzy, DJ-e, producenci zebrali i udało im się to wypuścić w takiej ilości i tak dalej. I teraz tak, ta płyta naprawdę ma, wiesz, te treści, które tam jest i zabawa rymem, tam jest i sens i tak dalej. I teraz w tamtych czasach za koncerty się płaciło, nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy, 6, wiesz o co chodzi. Nie? Jak nas było 11, to łatwo policzyć, a jeszcze trzeba dojechać, a zrobić jakieś inne rzeczy, więc to jakby było totalnie nie, jakby tak i marketingowo, i biznesowo to się w ogóle nie kleiło. Za te wyświetlenia, co o których mówiliśmy, na 4Fun TV nie dostaliśmy ani grosza po prostu, bo gdzieś 4Fun i Viva płaciły jakieś podatki gdzieś indziej, w ogóle to w ogóle gdzieś... For fun w ogóle. Więc jakby nie było tego aspektu, a każdy musiał gdzieś tam po prostu, wiesz, kupić chleb. No i to gdzieś tam się rozeszło po kościach. Chłopaki, tak jak mówię, z JWP trochę pociągnęli to dalej, wiesz, no tak, w połączeniu ze składem BC i tak dalej, się połączyli siły. I bardzo fajnie, bo wiesz, jakby świętują kolejne urodziny. Tak, no już jakby ostatnio robią lepsze zapowiedzi niż kawałki, żartuję, nie? Ale nie, jakby kawałek wyszedł chyba tam wczoraj, była premiera tego kawałka, natomiast nowy wywiad będzie później, więc nie wczoraj. Natomiast też był w ogóle ważny, właśnie urodziny, 16 urodziny JWP były dla mnie bardzo ważne, bo po przerwie takiej, gdzie ja po PCP sam zrobiłem sobie przerwę, bo właśnie się rodziła pierwsza córka, ja miałem być odpowiedzialny, nie było wiadomo, czy z tego rapu zarobisz, więc poszedłem gdzieś tam pracować. Ile miałeś lat, jak się urodziła córka pierwsza? Ile miałem lat, jak się urodziła pierwsza córka? Teraz ma 16, to tam z 28-9, nie wiem dokładnie, jak to tam było. No. Nie tak wcześnie. Nie aż tak wcześnie. No, no ale ja zrobiłem sobie przerwę do 2013 z wydawaniem płyt, ale właśnie chłopaki nas zaprosili, mnie i Luneja, żebyśmy zagrali na ich urodzinach, 16 urodzinach w Stodole kawałek graffiti. I znowu poczułem, jak to jest zajebiście grać koncerty, jak to jest zajebiście być, wiesz, przed publicznością. No i te dreszcze, o których ty dzisiaj mówiłeś, jakby, wiesz, poczułem. I wróciłem do domu i stwierdziłem, że odkopię z szuflady, wiesz, zeszyt rymów odkurzę. Dograłem parę innych kawałków i tak powstała ta płyta Ghetto Deluxe, którą wydałem, wiesz, wprosto w 2013. Wojtka Sokoła. No właśnie, bo ty właśnie o tym krosie chciałem jeszcze tutaj przewinąć. Wiem, że czasu zaraz mi starczy, Fabian. No. Nie wiem, czy mam czasu. No zaraz będzie 2 godziny. No zaraz 2 godziny. No i ty generalnie miałeś tak, że ty jeździłeś i dobrze ci szło właśnie na tych motocrossie, dobrze mówię? Do motocross? Tak, no. Motocross, enduro czy? Motocross i cross country, to były dwie. No. Że jeździłeś bardzo długo i generalnie miałeś taki moment, że miałeś jakiś swój taki najważniejszy dzień, czyli mistrzostwa. No. I generalnie chyba tam dzień wcześniej, jak byłeś czysty, to przemarzowałeś chyba, nie? I wtedy coś się stało na tym. Czy ty miałeś wypadek, czy ty... Nie, ja miałem takie coś, że zacząłem rywalizować w Pucharze Polski cross country. No. Z takimi w sumie, bo ja robiłem licencję na zawodnika bardzo późno, bo po 30. No. To nie jest czas, kiedy się zaczyna, tam się kończy tą karierę, a nie się zaczyna. Ja miałem taki trochę odwrócony, wiesz, przypadek Benjamina Batona, motocrossowego. No i przeniosłem się do tych młodych, dobrych zawodników. I gdzieś tam po 4 czy 5 zawodach się okazało, że dobrze przetrenowałem zimę, bo rzeczywiście trenowałem codziennie, 7 dni w tygodniu, robiłem pompki, biegałem, robiłem treningi różne i tak dalej. No i dobrze przyjechałem przygotowany. Gdzieś byłem liderem już nawet po tych 5 czy 6 eliminacjach. W sobotę w takiej nadmorskiej miejscowości były zawody. W sobotę wygrałem, bo my się ścigaliśmy w sobotę i w niedzielę. W sobotę wygrałem wyścig. W sobotę wygrałem wyścig. No i w niedzielę i z soboty na niedzielę pojechałem odwiedzić kolegę fotografa na chałupy 3 i za długo posiedziałem. Obudziłem się gdzieś po prostu w przyczepie, nie wiedziałem, gdzie jestem. Spojrzałem na zegarek, zorientowałem się, że mam godzinę do wyścigu, a 40 minut, żeby jeszcze tam dojechać. Jeszcze trzeba się przebrać i tam wszystkie jakieś takie serwisowe rzeczy porobić i tak dalej. No ale zdążyłem, wystartowałem w ogóle o dziwo dobrze na tym takim
nieprzygotowanym mentalnie i fizycznie stanie. No, ale po 30 minutach zacząłem trochę peniać, że mnie dogoni ten drugi, coś tam, brak koncentracji się pojawił, wywaliłem się, wyrwałem bark, straciłem kawałek sezonu i później musiałem mocno odrabiać, ale wygrałem na sam koniec 6 eliminacji i zdobyłem Puchar Polski i taka mi została przygoda ze ścigania, nie? Więc nauczyłem się trochę dyscypliny i też pokory do różnych rzeczy. Puchar Polski. A właśnie, a powiedz mi, jak tutaj siedzi tutaj za kamerą stary skate, no. Bo też jakby z raperami jest kojarzona, właśnie mówią, niektórzy myślą, że element kultury hip-hopowej to jest deskorolka. Wiadomo, to się tam nie wzięła z rapu, z panczulstwa chyba, nie? Tak się wzięła, nie? Z punku. No ale dobra, mniejsza z tym. Tak, trochę no, tak. Nie było rapu od razu, nie? Był bardziej punk. Ale ludzie to traktują. No wiadomo, to w tych latach właśnie, gdy robiliście PCP, to tak jak właśnie młode pana Szakie Spony, to wszyscy mówili skate, kto chodzi w Szakie Spony, to był skate, a skate się wziął od deskorolki. No ale jakby deskorolka jest taka, że koleś miał, no koleś też tak byłem, że ubrany szerokie spodnie, też jeździłem na desce trochę, nie tak jak Fabian, dobrze. Mhm. Filmiki są w internecie, Fabian tam skacze ze schodów i w ogóle. No ale też jest to jakby no kojarzone z rapem. Jak to, dlaczego? Jak uważacie wy? To no czy wiesz, to, no, są skejci, którzy słuchają rapu, nie? I tyle. Są skejci, którzy słuchają mocniejsze. Ty czego słuchałeś? Ja? No to rap się przewijał samoistnie, prawda? No i to była taka, wiesz... Na przykład Stikorama. Mhm, jasne. To Stikorama, no to jest taki... Każdy i skejta Stikorama i DJ-a Stikorama. I biznesmena. Okay. Kamerka, no. No to wiesz, to on słuchał chyba punku mocno, on był taki punkowy bardzo. No to jakby dzielili się skejci, nie? I na to i na to. No ale tak, jakby no wiesz, na pewno się modowo miksuje skate z rapem i z hip-hopem. Mentalnie też, no to też jest, wiesz, takie coś z niczego. No bierzesz pod pachę deskę i zaczynasz kreować, eksplorując, wiesz, miasto i tak dalej, nie? Dokładnie. Czyli jesteś trochę częścią tkanki miejskiej, tak jak i graffiti, i tak jak i muzyka, która leci z samochodów, wiesz, rapowa i tak dalej, nie? Więc jakby, no na pewno jest jakieś połączenie, no. A ty jeździłeś na desce, czy nie jeździłeś? No właśnie, jak kurwa jeździłem na rolkach, człowieku. Jebać rolkach! No, możemy sprawdzić, wiesz, jak tam ci na treningach idzie. To może po co? No, to musimy formułę ustalić. Natomiast jakby to co ciekawe, ja jeździłem za czasów liceum dużo, a ja miałem liceum w Kwidzynie, tam też mieszkałem. No, gdzieś tam ojciec mi udostępnił mieszkanie, mieszkałem sobie sam. U mnie skejci jeździli na deskorolkach po tym mieszkaniu. Ja jeździłem z ekipą 15 deskorolkarzy i tam było jeden albo dwóch na rolkach. I tam wiesz, skakaliśmy po schodach, jeździliśmy po poręczach i tak dalej w Kwidzynie. I oni mówili jebać rolkarze, a ja byłem jedynym, który z nimi jeździł i tak dalej. I jakby się włamywał spoza tego takiego, wiesz, antagonizmu, który były pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami. Ale podobnie miał Radek Rybnik w Gdańsku, taki zajebisty rolkarz, okay, który też po prostu czesał, czy to na Motławie, czy to na innych poręczach gdzieś tam na Morenie, bo mamy w Gdańsku duże różne przewyższenia, nie? Jakby różnice poziomów, więc takie mamy królestwa poręczy. I on też napierdalał tak, że żaden skate mu nie powiedział, wiesz, wypierdalaj na tych rolkach, nie? Okej, to był szacuneczek. No tak, po prostu. Więc tak naprawdę szacunek można rzeczywiście w każdej chyba dyscyplinie, wiesz, mieć, nie? Możesz być zajebistym szachistą i może cię ekstremalny jakiś, nie wiem, wiesz, motokrosowiec może cię szanować, bo po prostu, wiesz, jesteś kotem w tym, nie? Nie, że... Masz jakieś podsumowanie, panie profesorze? Nie, czekaj jeszcze chwilę, bo już... wiesz, te warkocze to... No słuchaj, no to ile kajcik zamieszcza? 3 godziny. Nie, no jeszcze chwila. Tak, no to czekaj, no to dobra, to wiesz, to być może pierdolisz jakieś momenty, które są... Mniej... No jeszcze idzie dziewczyny, słuchaj. Nie, czyli... Okej, dobra. Słuchaj, a jeszcze ten, dobra, a kolega Ryba, właśnie Rybson, nie? No. To on generalnie teraz jest artystą, nie? Czy maluje jakieś obrazy, czy co tam, czy coś? Każdy z nas jest artystą, on trochę, wiesz, bardziej na... Człowiekiem. Ale słuchaj, tak jakby jak najbardziej, on w pewnym momencie, jak my właśnie na poziomie tam 2006 roku, ja trochę poszedłem, wiesz, zadbać o ten budżet domowy, w kontekście takim prozaicznym i takiej pracy życia, to Ryba już był po ASP i Ryba powiedział, że dobra, też odkłada w cudzysłowie na kołek mikrofon i zaczyna mocno się angażuje w malowanie, czego efektem jest to, że oprócz tego, że robi zajebiste obrazy, że robi jeszcze i dużo ciekawych rzeczy, mówię murale, jakieś zaangażowane tam, nie wiem, właśnie dla dzieci z autyzmem, czy to tam dla lekarzy w COVID-zie, czy jakieś w ogóle inne, nie związane z konkretną tematyką, no to teraz pierdolną największy w Polsce mural na fabryce
Łowicza? Tak, chyba Łowicza w ogóle, nie? Już nie chcę tam ile metrów tego jest i tak dalej, ale tak ogromna praca w ogóle i tak dalej. Taka bardzo przyjemna. Nudy. Nie, ale ten, no, ale generalnie tak, taki serwis. Pierwszy raz wywiad mamy taki, że tak długi po prostu. Nie, ja po treningu jestem po prostu. Ale mamy tak wywiad pierwszy raz taki. Ale wywiad jest bardzo ciekawy. No. Jest okej. Mój matematyk zawsze, to się nudzi. I to tablicy, jak to ziewnął. Okay. Ale generalnie jest taki też pewien właśnie... No właśnie. To chodzi o to, że a też... A propos ziewania, jeżeli my ziewamy, to znaczy, że czujemy się dobrze przy kimś. Tak? Bezpiecznie. I bezpiecznie w danym otoczeniu. Ale jak ziewamy, że zamykamy buzię, czy tak jak on z otwartą? No i tak. I tak. No i co z tego? Ale o samym ziewaniu, jak mówimy, to my się ziewać chcemy już. Okej. Dobra, tak, Lunej artysta, PCP mamy przegadane, motocross mamy przegadane, Deluxus trochę mamy przegadane, graffiti mamy przegadane. No, ja też bym chciał o nim powiedzieć. O tym misiowej. Dalej ten, mówię, ten hip-hop, że robisz dla tych młodych ludzi te właśnie te warsztaty, że tam wy na grubo tam działacie, wy chyba za granicę chyba idziecie zaraz? No, jest taka szansa, że będziemy w maju, pierwsza będzie zagraniczna edycja przystanek Witaj w domu, natomiast no, ten projekt powstał po czwartej płycie mojej solowej, gdzie tam też ja przechodziłem różne przemiany i psychologiczne, i mentalne, i energetyczne i tak dalej. Gdzieś tam sobie, wiesz, radziłem ze zrozumieniem siebie i tam wiesz, z ujarzmieniem ego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie... Co to jest? O co chodzi w tym? Wiesz co, projekt ma dwie... Projekt ma dwie nogi, nie? To nie jest jak 12 ławek, taki spektakl, czy coś takiego? Nie, aczkolwiek to też była fajna rzecz. No dobra. Słuchaj, to jest coś takiego, że jedną nogą projektu Witaj w domu jest hip-hop, tak? Czyli jego cztery elementy, rap, graffiti, DJ, breakdance. Ja jestem odpowiedzialny za rap, Lunej jest odpowiedzialny za graffiti, Kaczorek jest odpowiedzialny za taniec, a DJ Chmielik, tam w Mistrz Świata, o którym wspominałem, jest odpowiedzialny za DJing. I my robimy warsztaty, zarażamy młodych tymi czterema elementami hip-hopu, pokazujemy im, jak się skreczuje, jak się pisze rymy, jak się maluje, jakieś takie podstawy i tak dalej. Później mamy po drugiej stronie, drugą nogą tego projektu jest praca z poczuciem własnej wartości, a im wyższe poczucie własnej wartości, tym mniejsza, wiesz, mniejsza ucieczka w uzależnienia, alkohol, narkotyki, seks, nie wiem, telefony, ekrany i tak dalej. I tam mamy warsztaty z właśnie cyberuzależnień, cyberprzemocy, mamy warsztaty z języka uczuć i emocji i mamy warsztaty z poczucia własnej wartości, ale to jest dla nauczycieli, animatorów i rodziców. No i teraz robimy takie spotkania, które trwa 4 godziny. Uczestnikami są młodzi ludzie klasy 7-8 albo szkoły średnie. Ci młodzi ludzie mogą wziąć w jednym warsztacie hip-hopowym, w jednym tym, który dotyczy, wiesz, jego rozwoju w ogóle, wiesz, osobistego. I finałem jest wspólny koncert, spektakl, gdzie młodzi też biorą w tym udział i tak dalej. Nie? I to trwa około 4 godzin, jest taką mega dużą dawką inspiracji i my też, wiesz, kolorowy hip-hop otwiera im głowy, a my tam wtedy, jak oni otworzą już te głowy, to w te szufladki wkładamy te takie wartości, wiesz, związane z tym poczuciem własnej wartości i tak dalej. No i to się bardzo fajnie sprawdza, pedagodzy, wiesz, wystawiają nam dobre recenzje, młodzi się zajebiście bawią. Zabierają takie miśki, jak wy dzisiaj odbijaliście do, wiesz, na pamiątkę do domu. Mają też pierwsze takie komunikaty, o co chodziło z tym poczuciem własnej wartości, bo wielu ludzi w ogóle w Polsce, na świecie, nawet młodych i dorosłych, nie kuma, jak jest różnica między pewnością siebie a poczuciem własnej wartości. No to jest dosyć istotne. Okej, szybciej przyspieszyła teraz. No. I działamy z tym projektem. No, mamy już za sobą około 20 przystanków. Teraz w tym roku planujemy drugie tyle zrobić. Znaleźliśmy też taką nową formułę, że chcemy z młodzieżą pracować nie tylko poprzez te spotkania i inspiracje na miejscu, w tym, czy to jest dom kultury, czy jakaś miejsce przestrzeń eventowa, ale chcemy też... Do szkoły na przykład to sprzedać? Znaczy w ogóle nie, jakby to i tak szkoły, uczniowie szkół w tym uczestniczą, właśnie 7-8 klasy i szkoły średnie, one przychodzą, tylko wychodzą ze szkoły, żeby to nie było się było w szkole, żeby była scena, żeby było jakieś światła, żeby wiesz, o co chodzi. Ta przyswajalność w szkole też już jest ograniczona, bo mają dużo lekcji, te głowy są tam spuchnięte i tak dalej, a my robimy to poza szkołą i to jest taki trochę, wiesz, najlepsze wagary roku albo alternatywna edukacja, kto woli, nie? No i teraz będziemy robić też taki projekt testowo niedługo,
który będzie polegał na tym, że będziemy przygotowywać event i część zaangażowanych młodych ludzi będzie przygotowywać go od strony produkcyjnej, technicznej, czyli na przykład będą odpowiedzialni za oświetlenie, za nagłośnienie, za scenotechnikę, za nie wiem, grafikę, za promocję na social mediach i inne rzeczy, a druga część młodych ludzi weźmie udział w warsztatach, które przygotują do występu na scenie, wiesz, żeby zatańczyć na scenie, żeby zrobić jakiś scratch z Chmieliksem, żeby zarapować ze mną, żeby namalować scenografię z Lunajem i tak dalej. Nie? I dzięki temu mamy szkolenie zawodowe. Dzięki temu mamy coś, z czym się teraz młodzież boryka, zresztą dorośli też, nie? Bo młodzież ma problem właśnie z poczuciem wartości, młodzież ma problem z poczuciem sprawczości, czyli wiesz, jak teraz na tym, nie wiem, na TikToku średnio oglądają rolkę 3,3 sekundy, no to są przyzwyczajeni do czegoś, do szybkich zmian, wiesz o co chodzi, nie? Że jakby trudno jest im zacząć jakąś rzecz, kontynuować, nie wiem, malować duży obraz w 3 miesiące i go dokończyć, wiesz o co mi chodzi, jakby, nie? Przykładowo. Więc my chcemy też im dać takie poczucie, że coś zaczynają z niczego, a później efektem jest już coś, co można dotknąć, wiesz, czy to jest występ sceniczny, czy to jest po prostu przygotowanie oświetlenia, czy czegokolwiek innego, nie? No i teraz trzecią rzeczą jeszcze jest osamotnienie, a dzięki tym warsztatom będą pracować w grupach i tak dalej, też nie będą pracować patrząc w ekrany, nie mówiąc wprost, nie? Czyli będą się kontaktować w realu. Więc tak naprawdę odpowiadamy na potrzeby młodzieży, a za tym stoi tak naprawdę hip-hop i wartość, jaką ze sobą niesie, nie? Nie, czyli wiesz, jakby odpowiadamy zawsze, wiesz, a hip-hop to te cztery elementy, piąty to jest wartość i tę wartość możecie szukać we wszystkim. W byciu dobrym człowiekiem, byciu dobrym, nie wiem, synem, córką, dobrym przyjacielem i tak dalej, nie? Bo tej wartości możemy szukać we wszystkim, prawda? Ty też możesz na odpierdolo robić ludziom fryzury i też byś zarobił pewnie, gdybyś to, wiesz, robił sprytnie, a możesz robić to po prostu z sercem i dokładnie i dobrze i tak dalej, nie? Szkoda, że właśnie nie ma Sola Słowaka tutaj z nami, bo tu jest nasz kolega, który ma właśnie studio, jeden z dwóch. I on właśnie też, ci właśnie mówiłem, że on ta właśnie też z koleżanką właśnie takie rzeczy podobne robią, ale też jest zajawiony tak właśnie rapem, byście sobie go pogadalibyście sobie razem, ale szkoda, że go nie ma właśnie. No, dobra, Fabian, jeszcze tam, pogadamy, nie? Fabian, jak tam? No tak, oczywiście. Czy jeszcze jakieś rzeczy, bo słuchaj, bo ja już mówię, wiesz, jeszcze bym gadał, czy... Wżarliście baterię całą, czy tam jeszcze... Do 2 godziny. Wiesz co, nie wiem, mogę tylko, skoro już powiedziałem o tym Witaj w domu, to też zrobił, wiesz, powiedziałem o tych dżemach, żeby fajnie byli organizatorzy, którzy mogli z powrotem wyreaktywować tą formułę dżemów, nie? Że wokół dżemu graffiti się dzieje, w ogóle wszystkie cztery elementy się dzieją, to tak samo, jeżeli byście chcieli słuchać tego wywiadu, chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszamy, nie wiem, na stronę Witaj w domu, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to internetową z końcówką .org. I tam znajdziecie informacje o tym projekcie, możecie nas zaprosić do swojego miasta, my wtedy wpadamy z bandą ciekawych ludzi, robimy, wiesz, kolorowy, hip-hopowy rozpierdziel, dodatkowo robimy tą wkładkę związaną z tym rozwojem osobistym i później wy możecie to kontynuować już w swoich domach kultury, czy gdziekolwiek indziej, na zajęciach z tańca, na zajęciach z graffiti, na zajęciach z rapu, no bo wszędzie, w każdym mieście już ktoś rapuje, każdy ktoś maluje i tak dalej, to można, wiesz, fajnie działać, nie? Zresztą Kaczorek tak zaczął swoją... On Mantale był chyba, nie? Tak się... Tak, on w ogóle był w finale Mantale, wygrał ten Got to Dance program, natomiast generalnie było tak, że gdzieś kiedyś do niego, do szkoły wpadło dwóch tancerzy i on tak się zajarał tym i zaczął to robić i dzisiaj, wiesz, oprócz tego, że powygrywał jakieś programy, jest i choreografem, i tancerzem zajebistym, to robi zajebiste zawody United Session, które teraz będą w ogóle chyba 8-9 marca we Włocławku, gdzie przyjeżdża 1000 w ogóle osób, w ogóle tancerzy z całego świata i tak dalej, nie? Więc wszystko się zaczęło od jakiejś inspiracji dwóch tancerzy, którzy pojawili się w szkole. Nie, na razie dziękuję. Kaja, coś ty tu narobiła. No to sami spójrzcie. What? Obywatel, czy ty miałeś kiedyś warkocze? Nie na głowie. Nie. Zobacz, teraz czuję prosto fotel. Zobacz, co jest z tyłu. Obczaj z tyłu. Okej. Ale totalnie na spontanie, w ogóle nie było planu na te warkocze. I ciężko jest zrobić tak z kluczyk, nie? I bez syntetyków jeszcze, nie? No tak. Aż mi się taka mina robi, nie? Dobra. Dajcie mi kurde w to, dajcie mi tą klamkę. Jebać hip-hop i jego cztery elementy, robimy gangstera. Bardzo proszę, do tej strony zobaczyć tutaj. Okej. Okay. Widzi pan? Jest pan zadowolony? Tak, no. Jestem zadowolony ze spotkania, z rozmów, aha, z przygody, z wyjścia ze strefy komfortu i tyle. W ogóle jestem zadowolony. Tak? No. Teraz gdzie idę? Teraz idę zjeść coś z Izu i pogadać.
A później... Z takim znanym bokserem? A później pięściarzem. Dobra. Jak mówią Amerykanie, one chuj. Natomiast ten, no, natomiast później do córeczki, bo tutaj mamy razem jakieś zadania medialne, niemedialne i tyle. Pozdrawiam was serdecznie, tak jak mówiłem, zapraszam do sprawdzania. Mamy to. Hip-hopu. O, i właśnie dał nam coś tutaj, kto nam dał? Czekajcie, obywatel? Córa dzwoni. Odwiesz? Halo, halo. Buty. Halo. Halo. Czy ty mnie słyszysz? Halo. Tu jest kiepski zasięg. No, co? Idziemy zjeść coś, czy nie? No, słyszysz mnie, czy nie? Dobra, zaraz do ciebie odzwonię, bo tu nie ma zasięgu w tym fragmencie. Biuro. Obywatel, co tam dałeś? Opowiedz, to szybko, mam 7% baterii. Co ja wam dałem? No macie tam przedostatnią moją słowo płytę Stardust. Macie klasyka Północ, Centrum, Południe, o którym też była mowa. Deluxe 2P Intoxynator. No i tyle, no. No i tyle. Widzimy się na Facebooku. Na Facebooku. Widzimy się w realu, na dżemach graffiti, na przystankach Witaj w domu i generalnie i się na wszędzie tam, pociąga. Gdzie jest dobra energia. I co tak to zaczęło WTK? Czyli? Warszawa to Kapsztad. Nie wiem, to mówię. Elo. Elo.